Cześć, witajcie z tej strony Adaś. Na co dzień prowadzę kanał Spuerat, a to jest 8 odcinek naszej wspólnej przygody z grą Star Wars Jedi Upadły Zakon na konsolę PlayStation 4, którą przechodzę oczywiście na najwyższym poziomie trudności i na 100%. Na razie nam się to udaje bardzo nieźle. W poprzednim odcinku ukończyliśmy wątek fabularny związany z Kashykiem i teraz pora na następną planetę. Kolejności w fabule. Dowiedzieliśmy się, Przyroda że musimy jest lecieć taka na. Brudna. Nie cierpię tej planety. Datomirę. I to jest nasz cel. Mogliśmy tam polecieć już zaraz po Bogano, ale gra nam wyraźnie sugeruje, że to nie jest jeszcze dobre miejsce dla nas, bo Kal nie jest na tyle rozwinięty, żeby sobie tam poradzić. Przynajmniej tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Na szczęście teraz no już nie ma odwrotu i musimy lecieć na Datomirę. Nie mamy żadnej mapy na Datomirze. Aha, zbadano lądowisko. Okej, okay, no ale to lądowisko to wiadomo. Lecimy na planetę. Ustalam kurs na... Czekaj, lecimy na Datomirę? Dziwne, że Kordowa tam poleciał. Musiał mieć dobry powód. Na miejscu nawet nie wychodzę z modliszki. Czerwone słońce pewnie szkodzi skórze. Tu niegdyś był dom potężnej grupy władającej mocą, znanej jako Siostry Nocy. Władały mocą? Co, jak Jedi? Nie. Wiedźmy służyły tylko sobie. Ich moce opierały się na oszustwie, iluzji i manipulacji. Jak ktoś, kogo znałem. Podczas wojen klonów Siostry Nocy dobiły targu z Lordem Sithów, który je zdradził. W końcu niemal wszystkie zostały zgładzone. Datomira to groźne miejsce. Bądźmy ostrożni. Tyle to akurat wiem. Baza danych skan Siostry Nocy z Datomiry. 5. Siostry Nocy z Datomiry. Zgromadzenie Sióstr Nocy z Datomiry skupiało potężne wiedźmy wrażliwe na moc. Dzięki pomocy magii, oblicza mocy nieznanego Jedi i Sithom rządziły niegdyś Datomirą. Społeczeństwo Sióstr Nocy było matriarchalne, a zgromadzeniem kierowała matka, która rządziła również niższą kastą Braci Nocy. Ich cywilizacja została zniszczona na rozkaz mściwego hrabiego Duku, gdy Asai Ventress spróbowała go zamordować z pomocą swoich sióstr. Zbliżamy się do naszego koszmarnego celu. No to siadaj, młody. W ogóle ta gra jest bardzo mocno zakorzeniona w Wojnach Klonów. To jest akurat jej duża zaleta, że znajdują się tutaj takie wątki jak wrak Venatora na Zepho, czy właśnie Datomira. Możecie cieszyć oczy tą wspaniałą grafiką teraz. Chociaż akurat sam design Datomiry, jak działa i się nie buguje, to jest ok. Mój statek, ja w środku, mam ściany, mam Jedi, wszystko gra, tak. No, spokojnie, Gris, nie masz się co denerwować. Pogadajmy z nim. Hej, Kal, co z wami? Wszystko gra? Nie wiem. Nie to jest najważniejsze. Sir w ciebie wierzy. I prawdę mówiąc, ja nie miałem o tobie zbyt dobrego zdania. Zauważyłem. Ale zaciągnęła mnie w najstraszniejsze miejsce w galaktyce, więc... Tak, to prawda. No, mam nadzieję, że wkrótce wszystko sobie wyjaśnicie. Skończymy tę misję i polecimy na wakacje. Znam świetny zamek na Takodanie, w którym serwują najlepsze rankory w galaktyce. Kojarzycie zamek na Takodanie? Zamek Mas, oczywiście. Widziałeś? Z Przebudzenia Mocy. Co, to jakiś podstęp? Chcesz, żebym wyszedł i jej poszukał? Nie, nie trzeba. Znajdę ją. Przestań się ze mną droczyć, Kal. Jestem twardy, ale wrażliwy. No to tak jak ja. Dobra. Pogadajmy przy okazji z Grizem o terrarium. Tutaj możecie sobie pooglądać wszystkie roślinki. Zostały chyba dwie i one są obie na Datomirze, także nawet w jednej lokacji, także powinniśmy nawet w tym odcinku zdobyć brakujące rośliny. Tutaj sobie zapisałem, nie odpoczywam, bo to nie ma sensu. Ważne jest to, żeby po prostu tutaj mi się gra zapisała, a nie na Kashyku jeszcze. Dobra. W takim razie... Masz chwilę? O, proszę. No, słucham cię. Sporo się wydarzyło od braki. Ale przed tobą jeszcze daleka droga.
Wiedz, że wciąż czekają cię trudne wyzwania. Dam sobie radę. Wiem, na co cię stać, więc nie będę zaprzeczać. Wiem, co trzeba zrobić. Już to robiłem. Kal, nawet najpotężniejsi Jedi... Nie jestem Trigrą. Bez obaw. Wiem, że nie jesteś, nie powiedziałam tak. Nie proszę, byś mówiła cokolwiek. Wszystko w porządku. Serio. Po prostu uważaj, Kal. Tylko tyle. Hej, wiem, że się nie dogadujemy, ale możemy porozmawiać? Musisz mi pomóc. Tak, o co chodzi? Odzyskałem więź z mocą, ale czuję się zablokowany. Jak myślisz, dlaczego? Za każdym razem, kiedy się otwieram, widzę mistrza Topola. Czułeś to, a mimo to nie przestałeś pogłębiać więzi z mocą. Wiesz, o czym to świadczy? Że nie wiem, co dla mnie dobre? Że masz dość siły, by zmierzyć się ze swoimi emocjami. Daj sobie czas. Sir, ja... Dziękuję. Naprawdę. Gris się ukrywa? Najwyraźniej. Nie dziwię się. Datomira jest wyjątkowo niegościnna. Cordova musiał ci coś powiedzieć o tym miejscu. Coś, co wyjaśniłoby, co tu robił. Myślisz, że mówił sensowniej niż na nagraniach, które zostawił? Był inteligentnym człowiekiem, ale nie miał gotowego planu. Pora, byśmy podążyli tą samą drogą. Czyżby to koniec opcji dialogowych z Sir? W takim razie... Witajcie na Datomirze. Najprzyjemniejszym miejscu w galaktyce. Tutaj mamy lądowisko, to jest lokacja, którą już mamy odkrytą całkiem. Więc lecimy... Dalej. Będziemy musieli się trochę powspinać, jak widzicie. To jest bardzo ciekawe miejsce. Wow. Dobrze, że tam nie staliśmy. Tak. Co to tutaj jest? Nasz przeciwnik. Nie będzie przyjazny. No, taki sympatyczny to on nie jest, nie? Trzeba się będzie z nim zmierzyć. No i wchodzimy. Odpalamy. Ostatnio odkryłem, że chyba jednak lepiej mi się walczy pojedynczym mieczem. I sru! Okej, wow. Dobra. O, oberwał. Okej, bije się z tamtym przedstawicielem przyrody. Wow! Ja tylko chcę... Okej. Wow. Okej, nie żyje. Dobra, i ten też nie żyje. Zeskanujmy tego. I dowiemy się zaraz, co to jest. To jest grzbietnik Morowiec. On nas... on był tam na arenie w... Na Ordo Eris. Potrafi strzelać na dystans trującą śliną, ciało wydziela po śmierci toksyczny kwas. Obrzydliwy grzbietnik Morowiec to jadowity przeciwnik, z którym trzeba się liczyć. Zamieszkuje głównie jamy w ziemi, potrafi też zarazem biegać, a nawet się wspinać. Opluwa swoich wrogów jadowitą śliną miotaną na odległość do 12 metrów. Stanowi niebezpieczeństwo również po śmierci, ponieważ z jego ciała wylewa się kałuża toksycznego kwasu. I tutaj skanowanko. Następne. To jest pomniejszy Nydak. Broń się uważnie przed agresywnymi, niezmordowanymi atakami, łatwo wybić ją z rytmu przez wielokrotne parowanie ataków. Osławione pomniejsze Nydaki, zwane w legendach plagą Datomiry, to zwinne i niezwykle groźne drapieżniki znajdujące się na szczycie łańcucha pokarmowego. Silny apetyt na mięso i skłonność do zaciętego ścigania zwierzyny sprawiają, że istoty te stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla innych form życia. Dzięki potężnym ramionom pokonują teren na różne, niedostępne innym gatunkom sposoby, często zaskakując ofiarę. Dobra, dobrze, że na Kashyyyku mamy wszystko. To jest jednak... A co w Imperium mamy? Że tego nie przeczytałem? Szturmowiec spoko energetyczną? Czy jak? Dziewiąta siostra, może. Zabójczo silna, unikaj walki z bliska, ustępuje ci szybkością, wykorzystuj dystans i swoją zwinność przy wyprowadzaniu ataków. Będąca byłą Jedi dziewiąta siostra jest onieśmielającą i groźną dołutińską inkwizytorką.
Jej mistrzowskiemu opanowaniu mocy towarzyszy naturalna, empatyczna umiejętność czytania w myślach. Choć ustępuje innym inkwizytorom zwinnością, to wykorzystuje swoją siłę i spryt, by zyskać przewagę. Pokonaliśmy ją, więc te informacje nie mają większego znaczenia. Jeszcze mamy jeden wpis na Bogano, wszystkie na Zefo. Na Kashiku mamy wszystkie, jeszcze tylko Datomira i pomioty Haxionu nam zostały. Aha, to mogę. Drzwi są zamknięte. Okej. Musimy znaleźć drogę. Tutaj mamy na czerwono zaznaczoną ją nawet. Tutaj jest pełno różnych rzeczy. I wydaje mi się, że tam po drugiej stronie jest sekret. Właśnie tak. Dobra. To chodźmy tutaj. Nydaki. Nie nydaki, tylko to są te sromotniki. Nie wiem, co to są. Wow, ale strasznie dużo zabiera ten kwas. Okej. Dobrze. I wydzielił ten kwas. I już teraz mogę iść dalej. Wow, nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Mogę iść tędy? Nie mogę iść tędy. Mogę iść tędy? Nie mogę iść tędy. No to okrążyłem całość. Teraz chciałbym się tu dostać do środka. Chyba mi nie wyjdzie. No niestety. Co się dzieje? Okej. Kurde, strasznie dużo zabierają. Chodź tu. I uciekamy. Dobra, już teraz nie pokonam go tą metodą. Myślmy, co tu robić. A jak pójdę tędy... To co mnie tu czeka? Może tak, podejdźmy do tematu. Generalnie nasz cel jest zupełnie gdzie indziej. A jak tutaj... Aha, dobra, wiem gdzie jestem chyba. Tędy można się wspiąć do modliszki z powrotem. Tu nam się przyda ta droga ucieczki. Też wam nie chcę za dużo zdradzać, ale się przyda. Górskie zduszone klify. Patrzcie, zbadano górne zduszone klify. Zbadano dopiero 8%. A nasz cel jest gdzie? Bo tak nie bardzo widzę. Znajdź Astrium na Datomirze. Po prostu mamy sobie chodzić po Datomirze i szukać. Chyba to jest nasz cel. No dobra, no to na tych górnych klifach zaraz się okaże, co mamy robić. Okej, wow. Mogę zablokować ten atak mieczem świetlnym. Dobrze wiedzieć, że mam taką możliwość. Dobra. Wypluj ten gaz. Super. Dobrze, że to można blokować, to jest super. Wow! Trzeba na tego gnojka uważać. Wow, te jego potrójne ataki. To jest gnojstwo. Chodź tu. I można coś zeskanować przy okazji. No to słucham. Złowieszcza podobizna, bracia nocy, 5. Brak danych na podstawie wyglądu stwierdzić można, że to nic dobrego. Tak? Pokaż. Okej, faktycznie jest podobizna czegoś. Nie wiem, wiecie co mi to przypomina? Trochę generała Grievousa. W sensie jego głowę, ale to chyba nie jest dobry trop. Mogę przeciąć i mamy odblokowaną drogę na dół. To my sobie jeszcze na dole polatajmy. Myślałem, że kurde... Jest tutaj takie creepy wrażenie, że jestem obserwowany. To jest naprawdę spoko. Nie wiem, jak twórcy osiągnęli takie wrażenie. Chodź, Billy. Aha. Ty, no może chcesz tu coś zeskanować, to ja... Bardzo chętnie. No dobra, gdzie jesteś? Świetnie. Dobra, jeszcze raz spróbujemy.
Nie, no dobra, nic nie chcesz zeskanować, okej. Teraz możesz, okej. Flora i fauna? Tak, grzybonie. Grzybonie są niezbędnym składnikiem tuszu wykorzystywanego przez siostry i braci nocy do wykonywania tatuaży. Ich owocniki są gotowane, dopóki nie zamienią się w gęstą, żółtawą papkę. Jest ona następnie mieszana z gliną, popiołem lub innymi barwnikami, aby uzyskać różne kolory. Kit majonez. Dobra. W takim razie... Tu mamy skrócik, tu okrążyliśmy, ale ja nie chcę iść teraz na górę tak od razu. Czy tego nie możemy zeskanować? Oczywiście, że możemy. Co to jest? Wodziec. Wodziec rośnie w suchych, skalistych obszarach. Jego włókna filtrują powietrze z zanieczyszczeń i bakterii. Po zakończeniu filtrowania włókna kurczą się, zatrzymując czyste powietrze we wnętrzu i tworząc wilgotne środowisko, z którego wodziec może wchłonąć małą ilość wody niezbędną mu do przetrwania. Okej. Ciekawa rzecz. Tutaj się teraz wyspnijmy. Następne do zeskanowania coś było. Co było? Aha. Poza tym, że przeciwnik to... nie wiem. Ten ucieka... Kurde, jeszcze oberwałem. Strasznie dużo obrażeń zadaje ten kwas. Kurde, zapomniałem, że on tak... Dobra. Gdzie lecisz, BD? Chodźmy, BD. Nie, serio, gdzie on poleciał? Coś interesującego? Wszystko jest interesujące. Kokony umarłych. Siostry nocy. Kokony umarłych stanowiły nieodzowny element obrządków pogrzebowych sióstr nocy. Przygotowanie każdego komponentu kokonu było żmudnym procesem. Pasy tkaniny prano trzykrotnie w magicznej wodzie, sznury splatano ręcznie, recytując przy tym zaklęcia ochronne, a ciała oczyszczano wonnymi olejkami. Pokaż. Fajnie, ale to znaczy, że tutaj też jest gdzieś jakaś rzecz do zeskanowania. Skoro on tu latał. Czy się mylę? Mogę się mylić. No dobra. Zobaczmy w takim razie. I jeszcze raz. Pięknie. Raz, dwa. Dobrze. Szkoda, że one sobie nie zadają tych obrażeń. Kurde. Strasznie... Dobra. Moment, bo strasznie mi dużo zabrały. Teraz, Billy. Kurde, przecież blokowałem to. Raz, dwa, trzy. Pięknie. I punkcik umiejętności. To jest akurat cenne, że mam. Dobra, tu byłem na tych schodkach. Aha, tutaj mogę, jeśli nie znam jeszcze podwójnego skoku, to mogę się tutaj... tak wspinać na tej zasadzie. Okej. W takim razie lecimy do przodu. Kolejny dziad. Raz, dwa, trzy i świetnie. I lecimy dwa. Tak jest. Dobra, tu jakieś ognisko płonie, czyli ktoś to musiał, kurde, rozpalić. I mamy skrzynkę pierwszą. To ją otwórzmy. No i pięknie. Co tam masz? Wow, Yavin Prime. Nowa skórka BD. Pasująca w sumie do... Datomiry. Jakby nie patrzeć. Okej, okay, no i tutaj weszliśmy już... tam, gdzie wejść w sumie mieliśmy. Bo patrzcie. Możemy sobie tym skrócikiem tutaj polecieć teraz. Dobra, a mnie bardzo ciekawi, jak się dostać do tego miejsca z sekretem.
Chyba odkryłem. Przepychanki. No wszystko fajnie, tylko... Aha, teraz muszę to zrzucić chyba, tak? Tak. Tutaj nic nie ma do zeskanowania? Nie. Tutaj po prostu się bawimy w Dark Souls. Chyba tak to trzeba zrobić. I teraz... Właśnie. Tak. I cyk. I mamy... odblokowany sekret. 1/3 esencję zdrowia. Obcy spoza tej planety. Obcy. Przybysz. Był tu jakiś obcy, na pewno nie brat nocy. Wyczuwam coś znajomego. Spoza planety przybysz. No właśnie. Będzie dosyć istotny wątek przybysza zza planety, znaczy z innej planety. Okej. Myślę, że możemy iść dalej. Tylko gdzie? Kurczę, trochę nie pamiętam. Niby tam. Są schody dalej, widzicie? Widzicie to? Ale się tak zastanawiam, czy to jest na pewno to miejsce, w które ja mam się udać. Czy na przykład nie tu? Okej, muszę pomyśleć przez chwilę. Teraz... nie wiem, czy tak miałem się tutaj dostać, ale... Ale już mniejsza. Ale creepy. Praktykująca rzemiosło. Szkolenie sióstr nocy. O, siostry nocy 1. Wiele lat przed masakrą, która doprowadziła do ich upadku, siostry nocy gromadziły się w tym miejscu, by szkolić się w posługiwaniu magią. No to lecimy. Która strona jest dobra? Tam. W ogóle jeszcze nie mam wszystkich skrzyń tutaj, więc to też jest zastanawiające. Dobra, na razie... jak się tam dostać, kurde? Musiałbym tutaj podejść. Spróbujemy w drugą stronę pójść stąd. Tam w ogóle widać Ciri, jak stoi. Aha! Wystarczy przejść tędy. O, hey, i od razu nam... Poratujesz? BD znalazł. Dobry w tym jesteś. Skrzynunie. Chcesz to sprawdzić? Co tam masz? No i pięknie. Nowy emiter Magus. Może zdobędziemy całą kolekcję Magusa, to by było spoko. No i dobra, i jak tu jesteśmy... Aha, to cały czas jesteśmy na zduszonych klifach, okej. BD leci pierwszy. Czyli Zefo tu byli. Dziwne. To miejsce jest opuszczone, ale... Wynoś się, Jedi. Jesteś siostrą nocy. Słyszałem, że zginęłyście. Nie wszystkie. Nie masz wstępu na Datomirę. Odejdź stąd. Przykro mi, nie mogę, ale może sobie pomożemy. Szukam... Chwila. Nie jestem wrogiem. Twe czyny temu przeczą. Zaraz. Nie jestem tu, żeby... Wasze! Okej. Musimy walczyć teraz z braćmi nocy. Postacie. Siostra nocy Merin. 1. Siostra nocy. Władająca potężną magią siostra mocy zagroziła Kalowi na Datomirze. Nie wiadomo jak uniknęła masakry swojego zgromadzenia, jednak zdecydowanie nienawidzi intruzów. Natychmiast uznała Kala za zagrożenie i rozkazała braciom nocy, aby go zaatakowali. Okej. Okay. O, właśnie. O, kurde.
Bardzo mocno, bardzo dużo zadają obrażeń. Speedy, potrzebuję pomocy! Okej. Okay. Prześpilić go! Okej, pięknie. To mnie nie powstrzyma! O! Matko! Mocni są. Skubaniutcy. Kurde, za mocni. Chodź tu. Dobra, teraz ty. Chodź tu. Kurde! Jeden z tym mam. Tutaj! Złamię twoją obronę razem z tobą! Dobra. Matko! To było mocne. Wojownik Braci Nocy. Są szybcy i zwinni. Zaleca się uważną obronę i ostrożność przy kontratakach. Unikaj niemożliwego do zablokowania ataku z nadgłowy. Bracia Nocy to wojownicy należący do rasy Zabraków z Datomiry. Przez wieki to proste społeczeństwo było rządzone przez Siostry Nocy, władające planetą Wiedźmy, które zostały zdziesiątkowane podczas wojen klonów. Bracia Nocy pilnie strzegą swojego terytorium i są niezwykle wrodzy wobec obcych. Wojownicy ci odznaczają się zdolnościami akrobatycznymi, zwinnością i biegłością w różnych stylach walki. No i dobra. To już mieliśmy z nimi urocze spotkanko. Teraz mapka. 75% zbadano, to strasznie mało w sumie. No ale okej. Tędy nie przejdziemy. Z tego co pamiętam, właśnie drzwi są zamknięte od drugiej strony. Właśnie, ale to spokojnie, to przecież się zdarza w tej grze. O proszę, jak się udało przeskoczyć nie używając linki. No i proszę, mamy punkt kontrolny w końcu tak naprawdę. Mogę odpocząć i przede wszystkim drzewko umiejętności. I przyda się teraz na tej planecie ostateczne zestrojenie z mocą. Zwiększa nam to maksymalną moc, to jest raz, a dwa, jeszcze chciałbym masowe przyciągnięcie zrobić. Czy tam masowe spowolnienie? Masowe spowolnienie. Dokładnie tak. Ta siła przyjaźni też kusi, aczkolwiek zobaczymy. Czy nam się uda zdobyć tyle punktów techniki przed starciem, w którym będę potrzebował tego. Odpoczywamy i ruszamy dalej. No dobra, to lecimy dalej. Generalnie jeśli jakieś teksturki się tutaj nie doczytują teraz, to jest wszystko sprytnie zmontowane, żeby was oszukać. Bo wyłączyłem grę, włączyłem z powrotem, to jest już inny dzień w ogóle, kiedy to nagrywam, więc dobra. Zobaczmy sobie tak, przede wszystkim chciałbym jeszcze zobaczyć te zduszone klify. Tutaj mamy te 83%, więc jeszcze nie wszystko zbadane, ale do tej lokacji chyba śmiem zakładać, że powrócimy. Więc no jakby nie ma problemu. Dalej, Bastion Braci Nocy. Tutaj już mamy dwie skrzynie i jeden sekret do zdobycia i dopiero 9% zbadano, więc w tym bastionie spędzimy trochę czasu. Od razu wam mówię. Okej, tam na górze mamy sekret. Na razie do niego nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Tutaj mamy kolejnych braci nocy. Jeden z łukiem na szczęście. Więcej braci nocy. Kurde. Nie pozwólcie mu robić uniku. Czy to jest Rosław Boberek? Kurde. Bardzo bym chciał podbijać strzały tego typka tutaj. Obcy! Pięknie. Kurde. Wow. Dobra, najpierw się uleczmy. I teraz. No chodź tu. To mnie nie powstrzyma. A czemu on się tak zbugował, że... Okej. Że nie walczył z nami. Chyba stracili mną zainteresowanie na chwilę. Szkoda bardzo. No dawaj. Uciekaj. Pięknie. Wspaniale. Oni są na dwa strzały. Okej.
Zgaduję, że ten z łukiem to jest coś, co mogę zeskanować. Chociaż nie, to chyba nie skanuję jego teraz. Czy jego? Łucznik braci nocy, okej. Unikaj niemożliwych do zablokowania pocisków z łuku energetycznego. Odbijaj zwykłe strzały z łuku energetycznego. No, okej. Już to rozkminiłem. Bracia Nocy to społeczeństwo wojowników. Ten podgatunek zabraków z Datomiry przez wieki oddawał cześć siostrom Nocy, władającym planetą Wiedźmą, które zostały zdziesiątkowane podczas wojen klonów. Bracia Nocy są niezwykle wrodzy wobec obcych i potrafią walczyć różnymi rodzajami broni. W ich szeregach spotkać można łuczników, którzy z zabójczą celnością atakują wrogów przy użyciu łuków energetycznych. Słyszę, Billy. Pokaż. Dobra, tu możemy to otworzyć. Mnie jeszcze tylko fascynuje, co jest tutaj. I patrzcie, jest w ogóle pomnik. To jest chyba mędrzec Zefo. Tak? Drzwi są zamknięte. To od razu tutaj zauważyłem. Ale możemy przejść tędy. Jest... Zaczaił się na nas. Dziad. I pięknie, żeśmy go tutaj elegancko potraktowali, szermierczo. No i dobra. Już nie sprawił większych problemów, już się powoli uczę trochę, jak z nimi walczyć. Także bez tragedii. Patrzę, czy tutaj jest do zeskanowania jakaś flora, czy fauna, czy cokolwiek. Na razie nic nie ma. Okej. Rozmawiają o Gorgarze. Ja wiem, co to jest Gorgara. Za szybko. Wow. Dobra. Wracaj tu. Wow. Niedobrze. Wow. Jeszcze bardziej niedobrze. Generalnie trzeba uważać na tych ataki. W końcu cię trafię. I pięknie. Bywał. I teraz. Rewelacja. Okej. Walka z nimi nie należy do najłatwiejszych, ale jest do ogarnięcia na szczęście. Teraz jeszcze nie ma problemu. Kto ma na mnie nacierać? Zaatakuj mnie. Pięknie. Okej. Mogę rozwalać te rośliny. Fascynujące. Okej, tu nie ma co, ale patrzcie, są te pomniki Zefo. Ło! Się zaczaił. Czy to był głos bezimiennego? Nie, ale to był któryś z głosów z Gothica, dlatego... Musisz się bardzo... Ale tak skojarzyłem z Gothiciem, bo to był głos z Gothica. To nie był bezimienny, ale to było... Chociaż ja wiem. Zobaczmy, co znalazłeś. Nowe malowanie modliszki, okręt wyścigowy. Patrzcie, też fajne. To jest niezłe, to peryhelium, ale myślę, że okręt wyścigowy też jest całkiem zacny i pasuje nam designersko, designowo do Datomiry. Także jak najbardziej na plus. Ten nie żyje, dobra, po lewej, teraz ten po prawej. No słucham. Okej. Świetnie. Mamy to. Jeszcze chciałbym przejść tutaj, zobaczyć, czy czegoś nie ma. Już zobaczmy. 45% zbadano w tym bastionie. Dalej nie mamy drugiej skrzyni. I się wspinam. Okej. Czy tu jest coś do zeskanowania? Nie. Okej. Tędy nie przejdę. Ale tu już jestem. Chyba po drugiej stronie. Co tu jest na dole? No, to jestem chyba w dobrym miejscu. Jestem na tym drugim poziomie nad tą bramą. Widzicie? Tak, tu jest ta zamknięta brama, okej. Dobra, to teraz nie spaść tylko. Będzie dobrze. Tu jest przyjemniaczek. To bezproblemowo poszło z nim. Dobra, coś się zbliża, okej.
Widzę. Tak trochę już nie zważałem na obrażenia, które mi to zadaje, bo nie warto. No i mamy drugą skrzynię. Nowy aktywator miecza świetlnego Magus. Dobra, BD. O co chodzi? Okej. No to lecimy dalej. Zerknę sobie tylko na mapkę. Okej, już widzę. Widzę, gdzie jesteśmy. Jesteśmy po drugiej stronie tych drzwi i odblokowujemy skrót. Świetnie. Matko, jak ja sobie pomyślę, ile tutaj jest różnych ścieżek do przebycia. Widzicie tam w dole? Punkt medytacji. Niestety tam będziemy. Strasznie tego jest dużo. Strasznie. Dobra. Zwróćcie uwagę na tę postać tutaj. O, kolejny tułacz. Widzę, że spotkałeś miejscową siostrę nocy, ale udało ci się przeżyć. O, miecz świetlny. Nie, chowaj go. To wyjaśnia, jak przeżyłeś. Kim jesteś? Nie ma się czego bać, nie. Tylko podróżnikiem. Badam naturę wymarłych kultur i martwych filozofów. Badasz siostry nocy? Badam wiele rzeczy. Ale tak, ta siostra nocy. Była ledwie dzieckiem, gdy przyszła tu wojna. Patrzyła, jak ginie cała jej rodzina. Co wiesz o tamtych ruinach? Są niezwykle stare. Siostra nocy i jej wojownicy ulegli czającej się tam potędze. Unikaj ruin, bo spotkacie ten sam los. Okej, okay, czyli wiele wpisów, uwaga. Rozdział drugi, w końcu trzeci wpis, nieznajomi. Po przybyciu na Datomirę, Kal i BD-1 stawili czoła siostrze nocy, która zażądała, by natychmiast opuścili planetę. Kiedy odmówili, nakazała braciom nocy przypuścić na nich atak. Niedługo po uniknięciu tego zagrożenia, Kal i BD-1 natknęli się na wędrowca, który, jak twierdził, poświęcił się badaniem ruin Zefów. Pierwszy raz jest taki... taka odmiana tego słowa. Kim jest i co stało się z siostrą nocy? Tego jeszcze nie wiadomo. Okej. Okay. Aha, jeszcze było, bo było wiele wpisów, więc postacie. Tułacz. Wędrowiec. Tajemniczy wędrowiec, którego Kal poznał na Datomirze. Twierdził, że bada zapomniane cywilizacje i wyjawił, że zna siostry mocy. Rozpoznał też miecz świetlny Kala jako broń Jedi. Coś jeszcze? Nie. Chyba to wszystko. Skąd tyle wiesz o siostrze nocy? Dzięki obserwacji. Widziałem wiele rzeczy, odkąd tu przybyłem. Co to znaczy? A czy to musi coś znaczyć? Zbyt wiele wielkich umysłów pobłądziło w poszukiwaniu porządku. Muszę już iść. Od dawna tu mieszkasz? Wystarczająco długo. Ta planeta zaoferowała mi azyl, gdy go potrzebowałem. Schronienie, gdy byłem słaby. Oświecenie. Gdy zbłądziłem w mroku. Tak. Nie spadnij. Kto wie, co czai się w czeluściach Datomiry. No właśnie. Dobra. Tu jest generalnie przepaść. I tu mamy pójść. Okej. Okay. Okej. Okay. Wow, nie zauważyłem, że ten przypuszcza na nas ten atak. Wow, chwila. Okej. Okay. Ojej, ojej, prosto się wpierdzieliłem. Idealny moment. Okej. A to mamy zeskanować.
Można się wspiąć, ale ze sprzętem. O, proszę, jak miło. Zgniejesz na bagnach. No właśnie, no i spadliśmy. Tak jak nas przestrzegał wędrowiec. Znaczy, wbrew temu, co nam powiedział wędrowiec. Spadamy w głąb Datomiry i jesteśmy tam, gdzie wam pokazywałem, bo zaraz będzie ten punkt do odpoczynku. Oh, naprawdę przeżyliśmy. Zawalona osada. Ja bym tego tak nie nazwał. To jest kolejny punkt na naszej podróży, na naszej mapie. I zaczyna się ta najbardziej irytująca chyba część Datomiry. Czyli droga powrotna. Tam na górze widzicie, że jest... jesteśmy akurat w sumie nad... właściwie pod... tym poziomem pierwszym. Teraz w ogóle jesteśmy chyba na... nie wiem, na którym poziomie. To jest poziom pierwszy, a tutaj trzeci aż. Także jest coś jeszcze pomiędzy. Dobra, tu mamy iść. Chyba. Tak. Na razie chodźmy tu. I mamy odpoczynek przede wszystkim. Nie mamy żadnych punktów umiejętności, a szkoda, bo by się przydały. Więc wychodzimy. I do przodu. I mamy te urocze... uroczątka. 2-2, pięknie. I wypuszcza soki. No, pewnie. Przyzwyczaiłem się już. Oczywiście otworzyć się nie da. Drzwi zamknięte od drugiej strony. To już wiedziałem z mapki wcześniej. Więc ruszamy tutaj przez tę szczelinę, jak nam mapka pokazywała. I jesteśmy po drugiej stronie. Ani kroku dalej. Zejdź mi z drogi. Nie. Mówił o tobie prawdę. Kto? Co? Jedi to złodzieje i podli kłamcy. Przynoszą tylko śmierć. Cofnij się. Zabiję cię, jeśli mnie znowu zaatakujesz. O, nie tknę cię. Ale my zabite siostry? One dokonają zemsty. Jakby się ktoś was spytał, czy nekromancja jest kanonem, to jest. Co swoją drogą jest całkiem ciekawe. Okej. Okay. Muszę się nauczyć tych ataków. Okej. Okay. One nie są za mocne. One... problem jest taki bardziej grupowy z nimi. Zastanawiam się... okej. Okay. Już nie wiem, nad czym się zastanawiam nawet. Nieumarła siostra nocy w poradniku taktycznym. Kolejny, już piąty wpis na Datomirze. Są niezmordowane, zdolne do skoków i niezwykle agresywnie atakują swoje cele. Atakują grupami, nie daj się otoczyć. Niewielu dane było stawić czoła nieumarłym siostrom nocy i przeżyć. Uważa się, że te zmumifikowane wojowniczki wyłaniają się ze swoich kokonów znajdujących się na starożytnych cmentarzach tylko w pewne wieczory lub na rozkaz wiedźmy. Są wrogo nastawione wobec wszystkich istot żywych, nie atakują jedynie panujących nad nimi sióstr nocy. Na widok ofiary wydają przeszywający wrzask, alarmujący o niej pozostałe nieumarłe siostry. Atakują oszalałą hordą, drapiąc i gryząc każdego, kto stanie im na drodze. Okej. Okay. To by było na tyle. Z Datomiry. Dobra. W sensie z siostry nocy. Wiecie, dlaczego tak się przejęzyczyłem? Bo patrzyłem na poradnik taktyczny na Bogano. I dlatego stąd moje. Patrzcie, nie mamy jeszcze tylko dwóch wpisów w Imperium. I ja nawet wiem jakich. W sensie pamiętam, czego nam zabrakło, bo on spadł w przepaść, ten szturmowiec. Stąd taki był problem z nim. Więcej przez chwilę. Okej, trupy, uwaga.
Okej, punkcik umiejętności zdobyty. To jest akurat bardzo ciekawa rzecz. Dziwne, że jeszcze nic nie mieliśmy tutaj do zeskanowania, bo pamiętam, że akurat w zawalonej osadzie trochę tego było. Ojej, chodź. Wow, co tu było? Co tu się stało? Zaatakuj mnie. 2, 3. I teraz my. Trochę nam dają te... Patrzcie tutaj. Nie zwróciliście na to uwagi wcześniej. Ale możemy tutaj wyczuć echo. Nigdy nie ugniemy się przed tobą. No ciekawe, kimkolwiek był ten obcy, zabił przywódcę braci nocy. Co ciekawe, bardzo nie po kolei to jest, bo był tu jakiś obcy, na pewno nie brat nocy, wyczuwam coś znajomego. Jest 10, a kimkolwiek był ten obcy, zabił przywódcę braci nocy i... No. Generalnie wiecie, sprawa śmierdzi. Sprawa śmierdzi tu ze wszystkim. Czemu mam włączony tryb walki nagle? Nie wiem. Okej, teraz się dostajemy tutaj. Pytanie, czy tutaj coś jest morderczego dla nas? Nie. Tutaj przepaść, to lepiej uważać. Gdzie teraz, kurde? Bo nie pamiętam. Aha, widzę. Okej. Tutaj lepiej, od razu. Dużo obrażeń zadają, skubane. Słabo się czuję, Billy. No, byłem na skraju już wytrzymałości tutaj. Cały czas coś słyszę. Jakby mnie miało zaatakować. Ale chyba tak nie jest. Tu się wspinamy, ale gdzie idziemy? Zapłacisz za ich śmierć. Właśnie, co, czy te już nieumarłe siostry nie powracają, czy powracają? Strasznie ich dużo. Strasznie atakują agresywnie. Oj! Kurde, czemu nie mogę... Kurde, no zabiły mnie, ale to tak chwila nieuwagi była, widzicie? Odrodzenie... Szlak będzie daleko. Jasny gwint. No trudno. Dobra. Tak przez chwilę miałem zwiechę mózgu. Musimy iść tutaj jeszcze raz. Tym razem nie musimy znajdować znajdziek, no bo już się znalazły za nas. No i chyba nie będzie tej cutscenki. Tylko od razu nas zaatakują siostry. Chyba tak. Aha. Nawet patrzcie, nie wychodzą z kokonów, tylko... A, to jest kiepskie. To jest akurat kiepskie, strasznie. Nie mam masowego powalenia? Oj, szty. Dobra, chodźcie tu. Okej, widzicie, bardzo ciężko jest sobie z nimi poradzić. Zawsze zabierają mi połowę paska. O, i teraz nagle wyskakują z kokonów. Okej. Atakujemy, bo to jest sposób na nie. One strasznie odlatują w wyniku naszych ciosów. Stąd najlepiej jest je atakować po prostu. Okej. I super. Kiedy kontra wejdzie, to one są na hita. Dobra, i lecimy do przodu. Tam już nie muszę, jak mówiłem, zbierać tego echa, bo nie muszę. Ale w końcu zgasił mieczor. Dobra. Okej. Tumble jump. Też sobie poradziłem. Okej. Kurde bela, zginąłem jeszcze szybciej niż... Coś sobie nie radzę, sorry. Nie wiem o co chodzi. Okej.
takim razie spróbujemy bardziej ostrożnie podejść do tematu. Kurde, to nie ta dziura. Nie róbcie tak. Okej. Dobra, teraz wyskakują. Od razu się na mnie rzuciła. Okej. Podczas bloku zginęła. Dobra, dużo blokowania trzeba uskuteczniać po prostu. Nie tak jak teraz. I teraz pięknie. Rewelacyjnie. Nie zabrały nam tak dużo jak ostatnio, więc jest to jakiś sukces na pewno. Mhm, i teraz ta. Kurde. I teraz, tak jest. Cięcie z nad głowy po kontrze. Elegancko. Dobra, teraz ty. Mhm, tutaj poradzone. Mhm, weszło dobrze. Super, idziemy teraz tutaj. O, dostałem jakiś komentarz na YouTubie w tym momencie pod ostatnim filmem z LEGO Indiana Jones, w którym się żalę, że nie ukończę tej gry. Ale update jest taki, że ukończę. Ale już teraz ta mnie wykończyła, stąd ciekawe. Powinienem mieć jeszcze jedną tam do zabicia, która mnie zabiła. Okej, uwaga. Okej, ostrożnie. O, dwie naraz. Okej, idziemy dalej. Teraz chyba, nie? Mi się wydaje. Okej. Poszło szybko. Wow! Padłem razem z tym. Kurde, jeszcze mnie. Tam jest ta siostra. Bez litości. Poszło dobrze. Okej, czy my doszliśmy gdzieś dalej? Czy to tutaj zginąłem? Chyba tak. Chyba tu zginąłem. Jak ta siostra nocy za nami podąża? Tak, nie było tego dialogu. Sir mówiła, że władają mocą, ale nigdy nie widziałem czegoś takiego. Wiesz, ty w ogóle mało widziałeś. Chwila, czy ty masz uszy? O Boże. Oczu też technicznie żywią. Czy to latające stworzenie? Obyśmy się nie dowiedzieli. No błagam. Chciałbym kiedyś, żeby jakaś gra tak strollowała graczy, że będzie jakieś stworzenie w oddali i nie będą z nim walczyć, tylko to sobie tak będzie. W sumie już ta gra tak robi. Okej. I co ciekawe, ja chyba jestem niedaleko tych klifów tutaj. Dodano nowy cel na holomapie. Jaki? Eksploruj Datomirę, aby otrzymać, aby co? Aby odszukać drogę powrotną do ruin. Tędy nie przejdziemy, jak widzicie. Pili gdzieś pobiegł. Runy Braci Nocy? Myślisz, że zbliżamy się do wioski? Datomiriańskie glify. Bracia Nocy malują swoje glify za pomocą kwasu pozyskiwanego z wodźców. Kwas nie barwi powierzchni, lecz wżera się w najtwardszą nawet skałę, pozostawiając trwałe ślady. Każdy symbol nanoszony jest bardzo ostrożnie, zarówno ze względu na troskę o treść, jak i bezpieczeństwo osoby, która się tym zajmuje. Mistrzowie kaligrafii są rzadko spotykani i niezwykle cenieni ze względu na ich talent. Wiecie co? Te światy są na tyle bogate, że ja bym chętnie zobaczył grę z uniwersum Gwiezdnych Wojen, która skoncentrowana jest na jednym świecie. Na przykład właśnie na Datomirze. Nie dajcie mi się to jest na tyle niewyeksplorowany jeszcze temat. O! Kurde. My kończymy cię. Kurde, cały czas nie daje rady. Patrzcie, leczy się.
Nie daje rady ich pokonać. Wow. Kurde. Dobra, uwaga. Kurde. Nie mam jak go zrzucić z tej skały. O, nie złamiesz mnie. A złamałem. To nawet całkiem się udało. W końcu cię trafię. Oj, nie do... leciałem do niego z ciosem. Okej. Kurde. Nie masz w ogóle... O właśnie. Nie ma staminy, żeby się bronić. O! Jasny gwint, ten atak jest potężny. Gdzie twoje umiejętności? Trzeba wykupić koniecznie to ulepszenie stymów, że... to ulepsza również moc, w sensie moc powraca dzięki stymom. Bo to by się przydało bardzo. Okej, teraz ty jeszcze jeden. Myślisz, że mi dorównasz? Okej. Kontra weszła dobrze. No tutaj też jakimś cudem go załatwiłem. Dawno nie było punktu kontrolnego, nie? Zauważyliście to. Dobra, chcę wam jeszcze tylko pokazać jedną rzecz, jak działa ta winda tutaj. Póki jeszcze mogę. Teraz niby teoretycznie odblokowaliśmy skrót. Teraz odblokujemy skrót. Dobrze, że się tu cofnąłem. Cyki elegancko. Odblokowano się. Kurde. Zerknij na to. Jasny hit. Odblokowałem to, czy nie odblokowałem tego? Dobra, uwaga na tego siada. Kurde, Bela. Jeszcze brakuje, żeby mnie zabił. No, zaatakuj mnie. 2, 3. I teraz lecimy my. Kurde, uwaga. Dobra. Po prostu musisz żyć, co? Przyjrzyjmy się temu. Potęga i kontrola. Nowa rękojeść. Wiecie co, nie będę teraz zapisywał. To jest trochę ryzykowne z mojej strony, ale... możliwe, że tu gdzieś jest następny punkt kontrolny, więc... w sumie to by się przydało. Więc nie będę tego robił na razie. Ale tylko dlatego, że po cichu właśnie liczę na to, że zaraz gdzieś odpocznę. 93% zbadano tej zawalonej osady, więc... patrzcie. Możesz ty. No dobra. Spokojnie. Tam po drugiej stronie są. To jest niesamowite. Okej. Szybko poszło. Teraz wy. Ożesz ty! No, nie, no nie spadaj! Co za debil. Z tym by się przydał. Z tym by się przydał, szybki no. Jesteś. Naprawdę? Okej. Teraz się uruchomili. No, dzień dobry. Dobra, nie żyje. O, dobra, zaryzykowałem. Nie wiem, czy się opłacało, czy nie. Cofnijmy się trochę. Zbierzemy sobie ten... wędrowiec. Kogoś tu ścigano. Ścigano wędrowca. Bracia nocy ścigali przez bagna kogoś, kogo się obawiali. Czy spotkaliśmy już tego wędrowca, czyli wychodzi na to, że on nie jest taki niewinny, jakby nam się mogło wydawać, nie? Błąd zrobiłem, że się nie cofnąłem do tego punktu kontrolnego. Ale jeszcze mogę ten błąd naprawić. Możemy się cofnąć i... wow! Okej. 2, 3. Super.
Chodź tu. Mało mam zdrowia już. Okej. Te ich strzały to mają jakąś zdolność po prostu naprowadzania się. Kurde, nie mam stymów już. Dawać. Atakować mnie. No strzelajcie, no. Nie żyjesz? Pięknie. Okej. Możesz. Jeszcze jedno. No dawaj, strzelaj rzecz, no. Kurde. Wow. Dobra, nie. To jest błąd. Nie mogę pozwolić na to, żeby to się tak skończyło. Muszę wrócić do punktu kontrolnego. Bo nie chcę mi się cofać i walczyć z nimi wszystkimi jeszcze raz. Wiem, że to trochę na jedno wyjdzie, ale ja naprawdę dawno nie byłem w punkcie kontrolnym. Musiałbym za dużo czasu poświęcać jeszcze raz na to. Więc zjedziemy tutaj do zawalonej osady. Dalej 93% zbadano? To jest nawet dobra okazja, żeby trochę wrócić i poszukać jakichś innych dróg w takim razie. No bo to się nie godzi wręcz. Tylko 93% było zbadane. Nie chcę mi się tu wracać później. Mamy ten jeden punkt umiejętności. Przy okazji sobie trochę nabijemy na nich też expa. 7 stymów, no to nawet. Okej, okay. Zobaczmy. 93% zbadano. Gdzie jest haczyk? Tutaj są korytarze Nydaka. Już, a tu dalej jest jakby zawalona osada. Może być któryś z tych miejsc. Może też w ogóle nie o to chodzić, nie? Wow, zapomniałem. Są te przyjemniaczki. Uwaga, teraz na niego. Dobra, super. Chodź tu. I poczekamy. I otwierają się drzwi. Dobra. To teraz znajdźmy coś, co mamy znaleźć. Nie jestem pewien dokładnie, co to jest, ale zaraz się dowiem. Są jakieś czujniki ruchu, nie? Śmieszne to jest. Dobra. Możliwe, że trzeba będzie jeszcze raz trochę pozwiedzać w tej wiosce. Bym się nie zdziwił. Nie ma tu braci nocy? Patrzcie. Oni tam są. Patrzcie. Poszło szybko, nie? Tak trochę miałem nadzieję na to. Już wiem. 93%, bo tutaj na górze jeszcze nie, na górę jeszcze nie wejdziemy. Wejdziemy później. Okej. To się wyjaśniło. Teraz brniemy do przodu. Wow! Zapomniałem. O tych tutaj. Możesz ty. Pięknie. Jeszcze raz. Wow. Możesz ty! Jak mnie tu. Trochę mnie uszkodzili. Kiepsko się czuję, Billy. Już wiemy. Dobra. A brat przeżył. Jak macie mi nie pozwolić robić uników? Jak? Kurde, jesteście daleko. Dobra, nie żyjesz? Świetnie. No teraz wy, chodźcie. Za wolno reaguje. Jeszcze jeden. Zapraszam. No zawalcz ze mną, no. Pięknie. To chyba wszyscy. Jesteśmy w tych korytarzach Nydaka. I teraz się zastanawiam, czy jest tu coś do zeskanowania znowu. Czy tutaj jest jakaś skrzynia? Nie. Korytarze Nydaka są puste. Okej.
W zawalonej osadzie wszystko zdobyte chyba. Tak sądzę przynajmniej. Chodźmy teraz tędy. I co dalej? Coś chcę zeskanować, młody. Udomowienie pająków. Bracia Nocy dopiero niedawno rozpoczęli starania mające na celu udomowienie grzbietników morowców. Bez magicznych surowic sióstr Nocy zadanie to niejednokrotnie kończyło się tragicznie. Pająk złapany w młodości i dorastający u boku brata Nocy przywiązuje się do niego i staje wiernym towarzyszem. Tak? Pokaż! Tędy nie przyjdziemy, bo tu nie ma drzwi. Teraz tutaj jest pociągnięcie. Teraz trzeba szybko. I można medytować. W końcu mamy punkt kontrolny. Bardzo blisko byliśmy tego punktu kontrolnego tak naprawdę. Zobaczmy drzewko umiejętności, bo teraz nie wiem, czy iść w taką umiejętność trzeciego stopnia. Bo tak, mamy masowe przyciągnięcie, ale tutaj siła przyjaźni z tym BD1 w pełni uzupełniają wskaźnik mocy. To mi się podoba i generalnie nie jesteśmy już tak daleko z tym. Więc... no chciałbym pójść w tym kierunku. Nie będziemy się teraz w takim razie rozwijać, tylko uzbieramy trochę punktów umiejętności. Dobra. Wow. No i oni się tutaj odrodzili. Okej. Trzeba po prostu sobie iść na chillku. Okej, jeszcze raz. Jeszcze raz jakbyś mnie zaatakował, to by było miło, ale już tego raczej nie zrobisz. Wow. Spadłem... w złe miejsce, tak? Tak. Muszę jeszcze raz z nimi walczyć? No bez jaj. No bez jaj. Okej. A dziwne, że tamci nie wrócili. Co to się stało? Właśnie, dobrze, że to... zwolniłem. Dobra, nie straciliśmy za dużo życia, to nie będę już odpoczywał tutaj, bo tu nie ma sensu. Błagam was. A dziwne, że tamci się na dole nie odrodzili. Może coś się zbugowało. Zawróć, Jedi. O matko, jeszcze ty. No sorry, ale... okej. Wiem, co nas tu czeka. No, chodź tu. Jeszcze się teksturka mu nie doczytała. O, pięknie. Wow. Ale ataki to on ma mocne. Kurde. Na niego to nie działa. Kurde. Prawie mnie załatwił. Wow. Prawie mnie załatwia. Wow. Trzeba, jak on się trochę sam... wow. On się trochę sam tak ale zatacza, to wtedy trzeba go atakować. Legowisko Nydaka. Pomniejsze Nydaki to stworzenia budzące lęk wśród braci Nocy, choć według legend niektóre siostry Nocy trzymały je jako swoje chowańce. Zwierzęta te prowadzą samotny tryb życia i rzadko widuje się dorosłe osobniki przebywające w stadach. Ich jedynym naturalnym wrogiem jest potężna Gorgara. Chowańce to są takie stworzonka wiedźm, dlaczego się gra zatrzymała. Okej. Okay. Co tu się stało? Zawiesiła się gra? Tak. O matko, naprawdę? Pierwszy raz w życiu mam taką sytuację. Strasznie dziwne. Gro, halo? Nie mogę. Wróciłem. Szkoda, że nie widzicie mojej miny teraz. Dramat. No ale trudno. Trzeba żyć dalej. Tylko uciekać? Znaczy, umiem też odbijać strzały, ale dobrze, że pytasz. Cofnij się, Jedi! Ło! No i pięknie. Teraz musimy znowu zawalczyć z Nydakiem. No, zapraszam, zapraszam, Nydaczku, kochany. Gdzie jesteś? Tam jesteś. Nawet nie przeskoczę tego na razie, póki co. Chodź tu.
Raz, dwa, trzy. Okej. I teraz. Wow, pięknie, idzie, dobrze. Wow. To ja nie wiedziałem, że tak się da. Chyba go trzeba trzy razy skontrować. Obcinamy mu ręce. Wow. Ja się podjarałem, słuchajcie, jak dziecko. Ale spoko. Spoko to było zrobione, fajne, fajne, fajne. A widzicie, to trzeba mieć skilla, ja mam skilla już powoli, już się wyrabia. Stęki brata nocy, atak bestii, uwielbiam takie napisy. Tyle ofiar, żeby dać przykład. Aha, co wrzucali tutaj jako ofiary? Dół. Braci nocy wrzucono do dołu, w którym zabijały ich bestie, najpewniej ku przestrodze. No. Cóż. Takie społeczeństwo. Skan. Ten skan, który nam zawiesił ostatnią grę. Plegowisko Nydaka. No. Dobra. To wam przeczytałem wcześniej, to nie będę wam teraz głowy tym zaprzątał. Korytarze Nydaka zbadano. Przechodzimy. I gdzie jesteśmy teraz? Aha, dalej w korytarzach Nydaka. Przecież ja już je zbadałem. Hello. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Bardzo bym nie chciał. Byłoby mi smutno, gdybym pominął. Ale teksturki kiepskie. Ojeju. Ból. Dzień dobry. I gdzie ja jestem teraz? Jezu, ja wiem, gdzie jestem. Jestem w wiosce Braci Nocy. Tak nie lubię tej lokacji. Jest taka zrypana. Już po prostu... Tu pewnie mieszkają Bracia Nocy. Tak jest, nie pomyliłeś się. Tędy? Naprawdę nie ma innego wyboru? No też żałuję. Tak, jasne. O, mogłem go załatwić tak. Musisz być bardziej zdecydowany. Kurde, ale no nie, no brzmi jak ten z... Brzmi jak ten z Gothica, Bezi. Nie wiem, czy powaliłem, czy to naprawdę on. Chłopie, jak ja skaczę jak sarenka wokół ciebie. O, finisher wszedł. Szkoda, że są tylko dwa na całą grę. Chociaż ten z Nydakiem to mnie zaskoczył pozytywnie, powiem wam. I gdzie mam teraz iść? Tu? Dzień dobry. No strzelać, strzelać. Ło! Kurde, chyba... Kurde, oni chyba tylko tymi strzelają. Tutaj. Wow! Spokojnie, jeszcze wrócimy do tej lokacji. Się nie, nie martwcie się o to. Ale teraz jesteśmy w jeszcze gorszej. Takiej, której naprawdę szczerze nie lubię. Dzień dobry, witajcie na bagnach Datomiry. Tęskniliście za pajęczakami? Na pewno nie. Kurde, jak on tego? Pięknie. Raz, dwa, trzy. Teraz się obroniłem jeszcze. Chodź tu. O, i BD skanuje. Przynajmniej tyle. I nasiono do terrarium, krwawiec bebeszny. Powiedziałbym, że te pnącza są odrażające, ale to gryz. Tędy nie przejdziemy. Po tej ścianie pionowej. Jeszcze nie. Okej. Tu będzie dużo skanowania i różnych takich przyjemnych sytuacji. Ale miło się złożyło, że akurat nas te pająki zepchnęły tutaj. Widzi z tym? No to zobaczmy. Myśliwiec? Nie pamiętam. Nie, to jakaś roślina jest. Obleśna. O, 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 o. Co chciałeś zeskanować? Wow! Chodź tu. Coś chciał zeskanować, nie? Okej.
Owoc brula. Owoc brula był częstym składnikiem mikstur sióstr nocy. W małych dawkach jego nektar mógł służyć jako surowica na jad wielu węży występujących na Datomirze. Spożycie zbyt dużej ilości prowadziło jednak do bagiennego szaleństwa, drgawek, problemów z widzeniem i omamów. Okej. Okay. Tu mamy iść. Ale jeszcze się dookoła przejdźmy. Czy nie ma jakiejś informacji dla nas ważnej? Chyba nie. Widzicie? Już trochę poobczajałem. Myślę, że możemy iść dalej. I dzień dobry, co jest tutaj? Tutaj jest punkt wreszcie kontrolny do medytacji. W samą porę. Odpoczywanko. I nie mamy jeszcze trzech punktów umiejętności, mamy tylko dwa. Więc brniemy dalej. Z czym słowo brniemy, to jest jak najbardziej na miejscu. Zobaczcie. A zapomniałem o tym. Bym przegapił. Kolejne echo. Tutaj też ścigali wędrowca. Tyle strachu i gniewu. Jak ktoś mógł tu przetrwać? Ocalały. Ktoś rozbił się na Datomirze i przeżył katastrofę, choć nie bez uszczerbku. No właśnie. Nydak kolejny, widzicie? Przydałoby się doskoczyć do niego i z góry go tak troszkę. Tak. Jeszcze jedna z tych istot. Kurde, jak mnie dowalił. O, nie, no naprawdę? Rzuć mi z tym, Bidi. O, uwaga. No, teraz się nie udało. Tak, one jak umierają, to robią taki ten jeszcze zamach. Zapomniałem o tym. Czemu się zapadł pod ziemię? Czemu Kal się zapadł pod ziemię? Kiedyś była tu arena. Bracia nocy szanują tylko silnych. Arena walki. Bracia nocy zmagali się na tej zniszczonej arenie, by dać pokaz swojej siły. Zwycięstwo oznaczało zaszczyt, szacunek i władzę nad słabszymi. Okej. Okay. Wiele to wyjaśnia. Daj stymik, bo tutaj mamy kolejnego pająka. No, nie uciekaj. Wow! Ale tego to się nie spodziewałem. No nie. No, jeszcze Nydak. Sobie z nim powalczą. On je wytłucze. Okej. Raczej nas nie zabije teraz. Okej, okay, i odsuwamy się od niego. Mamy 3 punkty umiejętności. Możemy teraz do tych stymów dodać trochę. Okej, okay. Co my tu mamy? Mamy 3 ścieżki. Jedna jest tutaj. No nie! Jeszcze te urocze. Panie. Kurde, Bela. Zapomniałem, jak one atakują mocarnie. Okej. Okay. Jakoś poszło, mimo że nie idealnie. I kolejne nasiono do terrarium i już mamy wszystkie. Obym miał na myśli Datomirę, gdy mówił o nasionach. Co? Jak oni to w ogóle przetłumaczyli? Proszę, jakieś takie... Sprawdźmy to. Nie wiadomo co. Krwawiec bebesznik. W przeciwieństwie do innych grzybów,
Z Datomiry krwawiec bebesznik nie rozmnaża się za pomocą zarodników. Jego komórki spontanicznie się dzielą, tworząc stopniowo małe strączki, które pękają po osiągnięciu dojrzałości. Niektóre odmiany wykształcają dodatkowe trzonki. Potrzebowaliście tej wiedzy, nie? Wiedziałem. No i skrzynia do zhakowania. Załatwiono. Elegancko. Dobra, Bidi. O co chodzi? Nowy emiter, potęga i kontrola. I tutaj mamy kolejną ścieżkę. Na razie nie będę tu szedł. Co to było? Okej. Na razie się tym nie zajmujemy. O, proszę. Martwa siostra nocy kolejna. Ale się udało. Patrzcie, udaje się cały czas. 2, 3. Niestety nas ta siostra nocy tutaj troszeczkę... Kurde. Gini ty. I teraz 1, 2, 3. Pięknie. I mamy echo. I kolejna skrzynia. Wow. Statek się rozbił. Załoga przed czymś uciekała. Kurde. Rozbity statek. Na tym bagnie rozbił się statek, pilot przed czymś uciekał, wybrał kiepskie miejsce na kryjówkę. I hakowanie następne. Jeszcze by się trzecia skrzynia przydała, ale ta lokacja jest na tyle rozległa, że bym się nie zdziwił, jakby nam się nie udało tego na razie zdobyć. Sawanna? Fajne, nawet mi się podoba. Dobra, zobaczmy mapkę. Okej. Jak to się nazywa? Bagno poświęcenia. Brzmi jak... lokacja z Raymana. Nie było czegoś takiego? Tu byliśmy, nie? Tu walczyliśmy na tej arenie. Tak. Patrzcie, jak tam są kolejne martwe siostry. Trzeba uważać. Dobra. To teraz możemy pójść w górę. Tak mi się wydaje. Tutaj może coś jest też do zeskanowania. I patrzcie, są. Teraz tak. Chwila, moment. Aha, dobra, widzę. Wszystko widzę już. Co i jak. Ta nie żyje? Żyje. Trochę ją tutaj między poziomami... w sensie pomiędzy wysokością, nie? Trochę ją przeczołgałem. Okej. To gdzie ja chciałem iść teraz? W tamtym kierunku? No dobra. Tu na górze było coś do... No nie! To było słabe z mojej strony. Jeszcze raz. Jeszcze raz się trzeba wspiąć. Nie chcę mi się marnować z tymu na razie. Więc nie będę. Okej, wróciliśmy. Znaczy jeszcze nie do końca. Tam bym się chciał dostać, bo tam jest widoczne echo. O, i proszę. A to jest chyba ukryte miejsce. W sensie ja tu nie muszę być. Jak się wydaje. Chcesz zajrzeć do środka? Przyjrzyjmy się temu. Ale mamy przynajmniej wszystkie skrzynie tutaj obczajone. Teraz zobaczmy, jak stąd wyjść. Nie ma tu żadnych stworów. Aż dziwne. Ja wiem. A, już wszystko mi wiadomo. Dobra. To nas tutaj nie zaprowadzi nigdzie, tylko do ukrytych... Do ukrytego właśnie. Siostry nazywały przywódczynię matką. Używała potężnej magii. Matka sióstr nocy. Siostrą nocy przywodziła tak zwana matka władająca potężną magią. To prawie... słowo w słowo powiedział. No nie, ale to zaraz. Okej.
Udało się wspiąć. Teraz się wydostaniemy tutaj na górę. Bardzo dobrze. A jednak mieliśmy tędy iść, skoro jest... O, wygląda jak kłopoty. Brata nocy. O! Trafię cię! Kurde. Bracia, pomóżcie mi! No nie! Poczekaj, za nim! No skacz tu do mnie w takim razie, jak taki mądry jesteś. Okej. I wspinamy się jeszcze raz. Potrzebuję pomocy. Jeszcze stymik. Dokładnie. To już w ogóle jesteśmy przygotowani teraz na walkę z nimi. Jedi! Mhm. Wow. No to jeden został. Muszę się przyłożyć. O! Tak, bardzo. Dobrze ci idzie póki co, kolego. Uuu! Nie trafiłem! W ostatniej chwili ogarnąłem wszystko czerwony. Nie, Jedi! Pięknie. Tylko jeden strzał. No i elegancko. Ja nie wiem, czy kopanie to jest droga Jedi do końca. Nie jestem taki pewien. No ale dobra. Okej, zobaczmy gdzie iść, bo... nie wiem. Bagna już zbadano w naprawdę... różne sposoby. Bo już 70%... O nie, no naprawdę jeszcze ty... 70%, kurde. No jeszcze jedna. Ja chcę sobie mapkę pooglądać. Cholery. Matko, dużo ich tu. Dobra, robimy tak. I cyk! Jeszcze raz. Ta już nie żyje. Okej, obie nie żyją. Wszystkie już nie żyją. Zabiłem po prostu. Okej, będziemy mieli skrót. Najwyższy czas. Zresztą. Okej. Odblokowano skrót. W sumie to mógłbym sobie odpocząć. By chyba było najlepiej. Tak, zróbmy tak. Odpoczniemy sobie. No nie, naprawdę. Chodź tu mnie zaatakuj. Dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Dobra, jest metoda na nich. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. W sumie to na Datomirze powinienem akurat używać podwójnego miecza świetlnego, bo to tak jest w tradycji trochę tej rasy. Mówię tutaj o Darcie Maulu oczywiście. Okej, raz, dwa, trzy... Okej, nie zaatakował mnie odpowiednią ilość razy, dlatego... A przynajmniej jednym atakiem nie trafił. Okej. To teraz tak, mam trochę dylemat. Myślę, że z tymami będzie, że to będzie lepsza umiejętność na teraz. Zróbmy tak. Siła przyjaźni. I odblokowane jest. Poprawiono działanie z tymów. No i super. To teraz odpoczywamy. Następuje odrodzenie się przeciwników. I ruszamy. Jeszcze będziemy musieli znowu powalczyć z tym. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Kurde, bela. Mnie tu uszkodził dziad. Wow. Ostrożnie. Okej. Raz, dwa, trzy. Pięknie, pięknie, pięknie. I miałem ten skrót tutaj i się wspinam. Wspaniale. Dobrze, świetnie, super, cudownie. 75% na tych bagnach już spadano. Patrzcie, jesteśmy bardzo blisko tego
tej ślizgawki tutaj, którą przeżyliśmy. Widzicie ją? Tędy się ślizgaliśmy z wioski. Ale udało się przeżyć. Więc super. Jeszcze jedno miejsce jest, które chciałbym sprawdzić. O właśnie, echo. No. No to tak przy okazji dobrze. Nie ma tu dla ciebie miejsca. Bracia zabiją cię, jeśli zostaniesz. O, z pewnością nie mogą się równać z twoją magią. Ale... Negocjacje. Wędrowiec i wiedźma. Siostra Nocy skonfrontowała się z nieznajomym i podjęła pełne napięcia negocjacje. Ognisty porost. O, mamy florę i faunę kompletną, to dobrze. Ognisty porost występuje naturalnie w suchym klimacie Datomiry. Swoje jaskrawo-czerwone ubarwienie zawdzięcza wchłanianiu siarki i innych cząstek pyłu unoszącego się w powietrzu. Datomiriańska odmiana tego porostu jest tak wytrzymała, że niemal nie da się jej zerwać ze skały. Tak? Pokaż! No i dobrze. Okej. No. I co ja tu chciałem jeszcze sprawdzić? Nic. Myślę, że możemy iść tam, gdzie nam dyktuje fabuła już teraz. Więc wspinamy się tu. Nad tą ślizgawką. Mamy drogę tutaj, ale ja bym jeszcze chciał zobaczyć, czy tutaj coś jest. Nie. Więc okej. Tam wiem, że nie zebraliśmy jednego echa. Cały czas o tym pamiętam. Zbierzemy. Możesz tu znaleźć jedynie śmierć. Wiem. W sumie to się tego trochę spodziewam. A, mogłem medytować tutaj. Nie musiałem się martwić tam niepotrzebnie. Zmarnowałem czas. Ale okej. Zawsze to... Szybciej trochę miałem tę umiejętność niż wcześniej. Tak nie użyłem stymu i tak. Szczyt Wiedźm. To jest ciekawe miejsce. O nie, to już tutaj jestem? Trochę nie jestem mentalnie gotowy. No ale dobra. Czy to jest sekret? Tak, jest sekret. Wydaje mi się, że to jest skrzynka ze stymami, ale mogę się mylić. Okej. Czekaj, to niebezpieczne. Okej, idziemy za nim. Nie pamiętam, co się dzieje. Interakcja, o. To jest ten, co go porwał, ten potwór. Dzień dobry. No to próbuję. Nie pamiętam, jak się z nim walczy. Totalnie. Wow! Okej. Wow! Kurde, nie pamiętam nic. Nie pamiętam. Poważnie. Okej. Ogłuszające to było. Wow! Wow! Uciekamy. I raz, dwa. Dobra, okej. Strasznie dużo. On atakuje nas. I tak trochę nie wiem, co robić. Okej. Kurde bela, nie pamiętam. Nie pamiętam, jak się z nim walczy. Wow, zabił mnie. Znaczy, nie zabił mnie. Jeszcze mnie nie zabił, ale patrzcie, jak dużo zadaje obrażeń. Jedna trzecia paska poszła się rypać. Przyciągnij. Okej. I teraz. Wow, tutaj dużo zadaliśmy mu obrażeń. Okej. Jeszcze nie używam stymu. Ale zaraz chyba powinienem. Teraz będą takie bardziej obszarówki. Okej, tak jest.
Ojej, zapominam cały czas, jak to działa. Okej. To teraz przed tym atakiem trzeba tu... Okej. Zginąłem. Nie mam pojęcia, jak go załatwić w ten sposób. Muszę to rozkminić, a mam wrażenie, że zajmie mi to długo. Okej, dobra. Drugie podejście. Lecimy. Teraz już powinno być bez cutscenki. Od razu nas zaatakuje dziadostwo. Tak czy nie? Tak. O matko święta. Z tą poświatą to wyglądają strasznie. Wow. Ale porada z dupy, widzicie to? Po co mi R3 w tej sytuacji? Wow. Okej. Kurde, nie trafiłem ani razu. No. Wow. O nie, nie, nie. Nie robi się tak. Jeszcze raz, spokojnie. Z tym, z tym. Dwa. Dobra, pięknie. I teraz, cyk. Dobra, świetnie. I teraz te jej ataki. Ta trąba teraz pójdzie. Okej. Wow! Ojej, zapomniałem o tym. Teraz, Bidi! Dobra. Wow! Na to trzeba uważać. Wow. Okej. Przeżyliśmy jedną taką falę. Okej. Ogólnie to przeżywam. Ło! Co to było? Rzuć mi z tym! Ja nie czaję ataków do końca. Są strasznie trudne. O, nie, 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 nie. Dobra, lecimy, atakujemy ją. Wow. Okej, i teraz przyciągamy. I jeszcze raz. Dobra, połowę paska jej dokładnie odebrałem w tym momencie. O, nie, 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 nie. Nie, okej. Uwaga! Jeju! No dobra. O! Ostrożnie! Jezu! Billy, potrzebuję pomocy! Totalnie nie umiem walczyć z nią. Okej. O! Tak. O! Dwa, trzy, super. Ło! Jeju! Nie! Nie! Ło! Uwaga! Pyk, pyk, pyk. Uwaga, ostrożnie. Dobra. Dwa. I teraz przyciągnięcie. Dobra, czemu nie mogłem jej zaatakować w ten sposób? Okej, ostrożnie. O, kurde. No nie. Strasznie szybkie ma te ataki, no. Skubana. Podejście trzecie. Znowu trzeba będzie uważać na jej pierwszy atak. Bo nie będzie widać, jakiego on jest rodzaju. Dobra. I teraz uwaga. Zaatakuje nas. Tak. Aha. I
Syk. Elegancko. Teraz znowu. I jeszcze raz ją lecimy tutaj. I jeszcze raz. Przyciągnięcie. Okej, okay, pierwsza fala za nami. Teraz trzeba będzie unikać jej ciosów, tej trąby powietrznej. Okej. Wow. Oj, źle wymierzyłem ten skok. Wow, uwaga, ostrożnie. No, po prostu trzeba unikać. Wow, kurde, zapominam cały czas o tym. Okej, okay, ogłuszyła mnie. Zaatakuję teraz. Aha. Patrzy pięknie. Ucieknie? Tak. Wow. Tu trzeba uważać. Wow, trzeba uważać na ten atak. Okej. Okay. Uciekamy. Kurde, za późno. Ale dobra, na razie nie ma... Ogłusza mnie, okej. Oj, za ten... Za wcześnie przyblokowałem. Wow! Okej. Wow! Okej, spoko. Okej, spokojnie. Ostrożnie. Czemu w ogóle nie używam tego spowolnienia, nie? Przecież to na nią ewidentnie działa. Mhm. I pięknie. Patrzcie. Udało się nawet jej trochę zabrać. Wow, ostrożnie. Dobra, pięknie. I odlatuję. Teraz drugi problem. Okej. Okay. Jeszcze raz. I teraz skok ten trzeba przeżyć. Okej. Okay. Co teraz? Teraz ten jej taki right. Wow. Mhm. Dobrze. Okej. Okay. Chyba git. Oj, znowu za wcześnie. Okej, okay, macha tymi skrzydłami. To nigdy nie jest okej. Okay. Są coraz potężniejsze te jej skoki. Mhm. Aj! To nigdy nie działa. Dobrze, dobrze, udało się. Okej. No to podejdź tu. No znowu. Znowu nie wyszło. Mhm. Wow! Kurde, zapominam. Cały czas. Tutaj, Billy! I znowu ona ulatuje. Kurde, co jest? No, podeszłabyś w końcu. Rzuć mi z tym, Billy. Okej, mamy jeden z tym. No. Kurde, co jest? Nie wiem, jak z nią walczyć. Okej. Wow! Spokojnie. Mhm. Teraz tak. Pięknie.
Dobrze. I teraz jeszcze cyk. Okej. No, teraz mnie zaatakuj. Wow. Dobra. O, żeż ty. Ja cały czas zapominam, że to drugie wzbija falę uderzeniową. No. Pięknie. O, żeż ty. Dobra, zginę. No. A myślałem. Ostatni z tym. I już po mnie. Nie mam pojęcia w ogóle, jakie jej zadać obrażenia tutaj. Wow. Teraz. W końcu. Wow. W końcu jej zadaję obrażenia. Ostatnia fala, no błagam. Teraz już bezproblemowo, żeby było. Ło! Spokojnie. Okej. Ło! Okej, dobra, nie. Jednak nie. Jednak nie jest bezproblemowo. Dobra. I teraz skoczy. I ja muszę poskoczyć teraz. Za... późno, oczywiście, wszystko robię. Dobra. Dwa, trzy. Znaczy, no tylko dwa ciosy się udało zadać. Jeszcze raz robi rajd. Okej. Trochę to trwało, zanim się wyuczyłem jej ruchów, ale teraz jest okej. Tylko trochę chyba za późno. Aj, znowu. Jak ona ryczy, to wtedy. Ło! I znowu odleci. Tak. Super. Dobra. Co jest? Odlatuję. Przeżyłem. Okej. Okej, przeżyłem. Przeżyłem starcie z nią. Okej, dobra. Chyba go nie ma. To jeszcze raz do zwłok. Niesamowite. Myślałem, że jeszcze przynajmniej raz trzeba będzie, a tutaj... No. I teraz mamy pazury wspinaczkowe. Wspinaj się szybciej oraz po nowych powierzchniach. Czyli nie tylko wspinamy się szybciej po tych powierzchniach, co już mogliśmy się po nich wspinać, ale też możemy się wspinać po całkowicie nowych, do których nie mieliśmy do tej pory dostępu. Na przykład po tych grzybach na ścianie. No. Tylko teraz jeszcze chwila. Bo to, że to jedno. Ja chcę zobaczyć, czy my tutaj nigdzie nie mamy jakiegoś echa czy innego do wykrycia. W sumie wolałbym nie. Aczkolwiek bym się nie zdziwił. Dobra. To myślę, że możemy iść tutaj. Patrzcie, jak teraz się zwinnie wspina Kal. No mistrzowsko. I teraz cyk. I się łapiemy. Właśnie. No trzeba troszeczkę teraz się ponudzić. Okej. Jestem już w dobrym miejscu. Teraz gdzieś tu powinien być sekret, nie? Już nie pamiętam tej lokacji, ale gdzieś tu powinien być. Patrzcie, jak uroczo. Tutaj jest.
zupełnie możemy się czuć bezpieczni, przecież bestia już dawno odleciała, nie? Kurde, hit. Okej, okay, jesteśmy tutaj. Tu jest echo. Najsilniejsi bracia nocy uczestniczyli w rytuale przejścia, schodząc do legowiska tej istoty. No proszę, rytuał przejścia. O, i mamy już wszystko z braci nocy. Najodważniejsi bracia nocy brali udział w rytuale przejścia polegającym na zapuszczeniu się do legowiska tego stworzenia. Ci, którym udało się przeżyć, uznawani byli za godnych szacunku. Czemu jeszcze nikt nie zatłukł tej bestii? Tam mamy punkt do odpoczynku. W takim razie ruszajmy. A tam mamy bagno poświęcenia. W tamtym miejscu. No dobra. Tak i tak, super. I tu teraz odpoczywamy. Medytacja zawsze spoko. No i dobra. No słuchajcie, tylko ile? Dwa razy zginąłem w walce z Gurgarą, czy trzy? Dwa. Naprawdę spodziewałem się, że będzie tego więcej, więc jak najbardziej spoko. Teraz znowu jestem na bagnie poświęcenia. Okej. No i widzicie, gdzie się trzeba wspiąć teraz. Teraz tutaj. I znowu jestem na szczycie wiedźmy. Słyszycie? Okej. Pewnie, że słyszycie. Nie wychylaj się! No. Nie daj się trafić! No jest trochę problem z tym... Ojej! Ojej! Jakim cudem on mnie dopadł? Bo albo podskoczyłem chyba. No. Okej. Super. Miało to sens, to było tak czytelne. Aha, i mogę tutaj zdobyć przy okazji moc, okej. Czyli to w ten sposób się pojawia, kiedy zginę. Dobrze wiedzieć. Okej, teraz w lewo. Teraz w prawo. I już jesteśmy wyżej niż byliśmy. Więc bardzo spoko. Czy mi się zdaje, czy Gurgarze trochę i tak przyszedł w pasek? No i super. Patrzcie, jak uroczo. Wydawać by się mogło, że Kal nie ma szans. Teraz musimy atakować mieczem świetlnym. Cały czas naciskam atak. Teraz już nie. Słodko. I teraz musimy wycelować w Gorgarę. Jak spadamy, to mamy wpływ na to, jak spadamy. I... aha, i zginąłem. Jeszcze raz. I teraz. No to jeszcze raz! O matko, jak płynnie się zrobiło nagle. No. I jeszcze raz w stronę Gorgary. Złapałem się? Nie, padłem. Jeszcze raz w stronę Gorgary, tylko teraz intensywniej. Ale nie aż tak. Nie da się tu zginąć? Ale to jest głupie, patrzcie. Nawet mi pasek nie ubywa. Ale to jest gównianie zrobione. Aż przykro się robi. No, jakie sympatyczne rzeźby w tle były. Szykuj się, Billy! Skacz! No. Słodko. No i przeżył. Nie jak są zejść. Strasznie wysoko. Patrzcie, jak ładnie modliszkę widać. Znowu skok! A załoga modliszki ma to gdzieś, nie? Na pewno widzą, co się dzieje, ale wywalone. Nie podlecą.
Mimo, że statkiem na spokojnie by wykończyli tego stwora. Jeszcze raz. To jest głupie. To jest tak głupie. No, do tego momentu walka z Gorgarą była nawet sympatyczna. Czemu Kal ma nagle zielony miecz? Czy to są te diody w BD? Okej. No i punkt umiejętności zdobyty, bo zabiliśmy Gorgarę. Jesteś cały? Wiele wpisów. Rozdział 5. Bagna Datomiry. Kal i BD niemal przedostali się do kolejnego grobowca, kiedy wpadli w zasadzkę Braci Nocy. Choć wyszli z niej cało, zmuszeni byli wędrować po zdradliwych datomiriańskich bagnach, gdzie napotkali po raz kolejny siostrę nocy Merin. Młoda wiedźma zaczęła wskrzeszać swoje nieumarłe towarzyszki, by nękały podróżników. W mrokach jaskini BD znalazł pazury wspinaczkowe przy zwłokach brata nocy, chwilę później zaś do groty wróciła gniazdować przypominająca straszliwego nietoperza Gorgara. W trakcie burzliwego starcia bestia porwała dwójkę bohaterów, zmuszając do walki w powietrzu, którą zakończyło śmiertelne zderzenie stwora z ziemią. Jakie to jest w ogóle... A, dobra, nie będę się już produkował na ten temat, bo szkoda strzępić. Gorgara, przełączaj cel, aby atakować miejsca podatne na obrażenia. To jest ciekawe. W wyznaczonych chwilach ściągnij Gorgarę na ziemię, aby ją ogłuszyć. Gorgara, zwana skrzydlatym demonem z kanionu, to odznaczający się sprytem i wszechstronnością szczytowy drapieżnik, który podczas polowań wznosi się na niebotyczne wysokości i przeczesuje najgłębsze urwiska. Gruba niczym pancerz skóra chroni Gorgarę przed bezpośrednimi atakami, jednak pewne rejony jej ciała mogą stać się wrażliwsze podczas walki. Zaobserwowano, że chwyta swoje ofiary potężnym uściskiem i unosi je w przestworza dzięki swoim potężnym skrzydłom. Mistrzowie obserwacji w takim razie. Naprawdę. Tak, ja też. Czego nie mogę powiedzieć o tej istocie? Nie no, udało się ładnie. Ładnie się udało. Teraz pytanie, czy jak ja chcę wrócić z powrotem na szczyt wiedźm, to muszę się tędy pierdzielić, czy mogę na przykład tą trasą? Byłoby miło, jakbym mógł, nie? Ale na pewno nie jest tak kolorowo w tej grze. Ta gra nigdy nie była tak nawigacyjnie po stronie gracza. No. Ło! No i dobra. Wow! Kurde! Chodź tu, gnoju! Jeszcze ktoś? Okej. Teraz już też nie żyjesz? Pomożesz? Cyknę tutaj. Dużo lepiej, Billy. Teraz się nie leczymy. Bo ja nie chcę się leczyć. Tylko się zastanawiam, którędy mogę wejść i czy w ogóle mogę tutaj. No byłoby miło, patrzcie. Jest droga, ona prowadzi tutaj. A odkryliśmy. Kurde, odkrycie. Powiedziałbym na wagę złota. Mogę się teraz wspiąć tutaj na szczyt. I zobaczymy, co dalej. Bo tam był sekret, nie? Bardzo bym chciał go zdobyć. Wiecie co, to starcie... No... Ta walka w przestworzach, taki cringe mnie łapie. Za każdym razem, jak o niej pomyślę. Że po prostu... No nie mogę. Nie wiem, kto uznał, że to jest dobry pomysł. Ale chciałbym go poznać. Dowiedzieć się, co mu w głowie siedzi. Jest echo wyczute. Jedna trzecia esencji mocy. Miste mikstury i eliksiry. Niektóre były lekarstwem, inne trucizną. Mikstury. Naczynie, w którym siostry nocy mieszały mikstury i eliksiry. Okej. I mamy jeszcze skrzynkę nawet. Tutaj. I patrzcie, tutaj na sam dół spadniemy do tej jamy,
Gorgary. My się nie spadniemy, no bo... Hej, Bidi, tutaj! Gra nam powie, że się nie da. O co chodzi? Dzień Dianogi. Takie fioletowo coś. Nie, nie będę mu tego robił. Nie wygląda to dobrze, po prostu. Którędy mogę zejść na dół teraz? To jest dobre pytanie. Jest jakaś droga? No jest, teoretycznie, patrzcie. Tak, mogę zejść tędy. I będę szukał przy okazji ech. Śmiesznie. Dobra. Nie ma żadnych ech. Naprawdę? Szkoda. Tam Gorgara leży już. Zbadano szczyt wiedźmy, przynajmniej tyle. Pięknie. Wiesz ty kurde. Teraz już się stała takim niedotykalnym elementem otoczenia. Nawet nie otoczenia, tła. No dobra. Tu nas powinny zaatakować te nieumarłe siostry. I w ogóle bracia nocy też. Nie, oni nie wracają. Urocza mordka. Okej. No to teraz jesteśmy na etapie, że musimy się tu wspiąć. Nie chcę być inaczej. Okej, nie mogę. Tak, okej, dobra. 85% zbadano na tym bagnie. Już coraz więcej. Aha. Widzę to. Patrzcie. Wow. Pamiętam tę lokację. Ona jest mega wredna. Upierdliwa. Strzelajżesz. Strzelajżesz do mnie, typie. Kurde! Tutaj, Billy! Steamek. I jeszcze raz. Nie tak nie żyje. Nie ukryjesz swojej słabości. Nie pozwolimy. Okej. Okay. Elegancko. Wykończymy cię. Mhm. Gdzie twoje umiejętności? Kurde, spokojnie, spokojnie. Twoje ciosy są słabe. No, spokojnie, bo ja... Kurde, ten strzelający jest najgorszy. Kurde. Bidi, z tym! No, strzelajżesz. Łop! Kurde, jak oni zadają obrażeń, to się w pale nie mieści. Nie stracić go z oczu. No spokojnie. Dawać. Kurde, ci strzelający tutaj najbardziej przeszkadzają. Walczmy razem, bracia. No. Kurde. No, ale częściej strzelajcie jednak. Okej. Okay. Nie żyjesz? Za mojego brata! Gin intruder! Kurde, ale jemu już naprawdę niewiele zostało. Okej. Okay. Teraz ty. Ostatni. Dajesz. Strzelaj, bo ja kurde nie mam całego czasu. Całego czasu, co ja gadam? Nie unikniesz wszystkich. Nie mam całego dnia. Gdzie ty polazłeś? Ech. Trzeba się będzie z nimi uporać inaczej. Jesteśmy w fortecy na klifie. Znalazłem cię. No gdzie jesteś? Wiem, że gdzieś tu jesteś.
Czemu na bagnie zbadano 85%, ja się pytam? Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Okej, chwila. Skoro tak, to jeszcze tutaj wróćmy. W takim razie, bo ja nie chcę skończyć bagna na 85%. Ja chcę całe bagno zwiedzić. I wszystkie te różne syfy tutaj poznajdować. Wiem. Wiem, czego nie mam. Tylko muszę pomyśleć, jak to zdobyć, no. Ale wiem już, o co chodzi. Tam są chyba te siostrzyczki nieumarłe. Tak. Nawet tutaj jedna. No tak. Chciałbyś odskoczyć. Raz, dwa, trzy. No. Z nią to sobie można poradzić łatwo. Teraz pytanie. Tam jest nydak. No, jak mnie denerwują nydaki. Hit. Raz, dwa, kurde. No, denerwujące jest. Ciadyga. Rzuć mi z tym! No, chodź tu. Kurde. Jak mnie zaatakował, to nie miałem szans. No. Kurde. Ło. Tutaj. No, raz, dwa, trzy. Wow, uwaga. Wow, zapomniałem, że te ciosy to mają podwójne. Wow. Mhm. No. Nydaki są wkurzające na maksa. Dobra. 95% bagna zbadano. Jak? Jakim cudem? Gdzie jest te pozostałe 5% i czemu nagle skoczyło tyle procent? Nie rozumiem tego. Nie mam stymów już. Okej. Te walnąłem z grubej rury. Dobra, jak się tam dostać? Chyba widzę, ale nie jestem pewien do końca. Ogólnie miejsce znam. No dobra. Pytanie, czy jest tam jakieś dojście? Którędyś, tędyś. No dobra. Niepotrzebnie w ogóle tędy się tarabanie, jak mogłem tamtą drogą, wiecie którą. Skrótem. Po prostu. Ale dobra. Tędy. I teraz tak. Żeby się dostać. No właśnie, gdzie to jest? No właśnie, niby kurde wiem, a jednak nie do końca. Dobra, wiem. Tu mnie nie było. Tak swoją drogą. I teraz do tego miejsca robię cyk. I mam echo ostatnie. Siostry nocy używały tego do jakiegoś rytuału. Magia dawała im siłę. Rytuały. Źródłem mocy sióstr nocy były rytuały i zaklęcia. W nieodpowiednich rękach magia ta może być niebezpieczna. Czy teraz mam stówę? Tak. I chyba mam wszystkie te echa i te inne wszystkie różne zapchaj dziury, że tak powiem. Więc możemy iść dalej. Nie chciałem w dół.
górę chce. No. Jeszcze się mogę powspinać, ale w sumie po co mi to? No. Nie mam stymów. Tam został ten jeden brat nocy. Ale nie narzekam. Trzeba iść do przodu. Wciągniemy i skaczemy. Tak. Jest tam ten jeden. Dajesz. No. Poradziłem sobie z nim w końcu. Tu nic nie ma. Muszę pomyśleć teraz. Okej, chwila. Serio, muszę pomyśleć. Aha, one nie powracają tak szybko. Dobra. I teraz cyk. I dobra. Dotarłem. Okej. Teraz pytanie, czy nie mógłbym iść gdzieś tam? Nie, chyba nie. Chyba forteca na klifie nie jest zbyt zdatna do badania, co nie? Chociaż ja wiem. No nie, jak widać. Naprawdę nie ma jakiegoś tam echa, czegoś, czegokolwiek? Nie? No dobra. No to się wspinam i już nie, nic nie mówię. Po prostu. 66% zbadano, trzeba iść dalej. To most do ich wioski. No, to już tu byliśmy. Lepiej się nie spodziewali, że wrócimy. Chyba da się tu wejść po cichu. No pewnie, że się da. Czy to dla nas? W dół. Okej. Okay. Jesteśmy chyba znowu w wiosce, tak? Co na klifie zbadano. Okej. Okay. I teraz pod spodem. Nie miałem pojęcia, że to tu było, kiedy opuszczałem most. Chciałem zobaczyć, co się stanie. Jak wtedy z wycinaczem. Okej. Po lewej stronie mamy skrzynię. I echo. Widzicie to? Ej, BD, zerknij na to. Dobra, BD, o co chodzi? Nowy materiał na poncho, Vagabunda. Pasuje do Datomiry. Bardzo ładna Vagabunda. Poświęciliśmy zbyt wielu. Jest zbyt groźny. Musimy go zabić. Nie, zabierzemy go do brata Biskusa. Więzień. Bracia Nocy znaleźli kogoś niebezpiecznego, obcego. Kimkolwiek była ta osoba, zabrali ją do swojego przywódcy. Wiadomo, kim była ta osoba. No, błagam was. Już naprawdę, żeby się nie domyślać. Myślę i wymyślić nie mogę, no. Gdzie my tu mamy iść? Loch braci nocy, aha. To są w ogóle dwie skrzynie. A, jedna jest bardzo... szczególnie ukryta. Patrzcie, jaki mamy widok z pierwszej osoby. To się nie zdarza. Nowy materiał na miecz świetny. Okej, okay. Tu mamy wyjście z lochu. Dobrze myślę. Nie mamy żadnych ech już. Dobra, można się powspinać trochę niby. Ale czy jest tutaj coś, co jeszcze mogę znaleźć? Niezbyt. Pytanie tylko, czy... Ja nie mam za mało zdrowia. Mogę mieć. Nie mam pojęcia, jaki punkt kontrolny był ostatnio. Także... O, patrzcie, na szczęście zadbali o nas twórcy. Chyba pierwszy raz.
mamy medytację. Okej. Nie odblokujemy żadnej umiejętności z tylko jednym punktem już, więc nawet nie ma co, ale możemy tu wrócić później. Albo w następnym dopiero. W następnym to by miało więcej sensu chyba jednak. No i dobra, wioska Braci Nocy, 33% tylko zbadano. Tu jest ogólnie mnóstwo różnych odnóg i różnych takich zakamarków do zwiedzania. Tak więc spędzimy tutaj trochę czasu. A i tak trzeba wziąć i zeskoczyć. Wow! Tego się nie spodziewałem. Chodź tu! Jest punkt umiejętności. Wow! Oj, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Chwila. Kurde, zabili mnie, no nie mogę. Dobra, spokojnie. Spokojnie. Dobrze, że teraz po medytacji, a nie, że tak. No i dobra. Jeszcze raz w takim razie. Tam widać tego, co nas zabił, widzicie? Przydałoby się, żeby któryś tu podszedł. Nie z łuczników. Właśnie. Bo im więcej ich jest zabitych, w sensie tych z pałkami, tym większe ja mam szanse na przeżycie. Więc rzucimy się teraz na tego. Przywrócono właśnie zdrowie, moc z tym. Kurde, nie mogę ich wyczuwać. Zawsze miałem z tym problem. Dobra, spokojnie. Teraz, Billy! Pięknie. Kurde, Bela, ile tych strzelających, Billy, najwięcej jest. Tutaj. Dobrze. No, teraz ty. Okej. Chodź tu. Teraz ty. Przed naszą potęgą. Dołączcie do mnie. Bracia! Dobra, ten zaraz umrze. No, zapraszam, zapraszam. No walczcie, strzelać, no. Już. Kurde. Ciężko wyczuć. Billy, potrzebny z tym! No, któryś niech przyjdzie, no. Musimy to zakończyć! No nie idzie coś wam. Kończenie. Ostatni. A nie, jeszcze ten. Dobra, spokojnie. Możliwy Jedi. Nie, no chodź tu. Zajmę się tobą taką metodą. No, skoro mogę. No, chodź tu. Ktoś jeszcze? No nie widzę. No dobra, teraz można w końcu pozwiedzać. Zbadano niby 60%. To jest niby... znaczy niby to dobre słowo, bo tutaj jest mnóstwo różnych takich po prostu małych zakamarków, które zwiedzić wypada. Gdzie była ta ścieżka, na której oni mnie przyskrzynili? Wtedy, jak ten most opuściłem. Nie mogę spamiętać w ogóle.
gdzie to było. Nie żeby mi to było jakoś wielce do szczęścia potrzebne, ale fajnie było po prostu wiedzieć. Aha, zupełnie w drugą stronę, okej. Tutaj są korytarze Nedaka? Śmiesznie. To tak wszystko okrążyłem jakoś dziwacznie. Nie wiem jak to... Aha. Tędy, okej. Tu niby korytarze Nedaka, to się z tej strony szło. I zawalona osada... Aha, tu jest jeszcze... No tak, te 93%, teraz tam się droga otworzyła, okej. Czaję. No dobra, to w takim razie... Szybko. Można się potem spiąć po tych schodkach? Trochę nielogiczne, że nie można. Co to za Jedi, który nie umie wejść po schodach? O proszę. Przejścia nie ma. Trzeba sobie radzić. Już powinno spaść dawno. Według wszelkich praw fizyki. Nawet w świecie Gwiezdnych Wojen. Okej. Tutaj nic nie... Okej. W górę. A chwila. To, że w górę się mogę wspiąć, to jeszcze to jedno. Ale jeszcze tutaj jest przecież pełno... Ja pamiętam, bo przechodziłem, nie? Na stówę, że tu jeszcze są jakieś takie balkoniki, po których mogę sobie pochodzić. W sensie, żeby poznajdować tam różne rzeczy, nie? Wiecie, o co chodzi? O, tam na przykład. Widzicie? Widziałem to. Jak tam wejść? Cholera. Żebym wiedział, no. Dobra, na razie nie ma co. Może zaraz się uda. Zaraz wykombinujemy, jak to się robi. No, kurde. Pamiętam, że tu na środku coś było też. Takie różne rzeczy były. No i kurde, sobie nie przypomnę teraz. No nie przypomnę sobie, choćbym... Nie wiem jak myślał, no. Hm. 100 lat myślał, bym nie wymyślił. Dobra, nie, bo się tak zatrzymałem w tym miejscu, że... Dajcie spokój, co zabrakło. Czy nie, będę walczył. Zrobimy tak. Spinamy to jeszcze raz. No dobra, zobaczmy. I co? Bo ja nic nie widzę. No, kurde. No nie mogę, naprawdę. Trąciłem mikrofon ręką. No dobra, no, ale którędy... Syf. Jeszcze raz. Widzicie to echo tam? Na bank widzicie. Jak tam dojść? Jak tam dojść? Dobra, na razie to zostawmy, bo... Mi się odechciewa żyć. Te teksturki, takie piękne. Może w ten sposób. Chwila. Przejdę tędy. Nie. Dalej nie jest dobrze. To nie wiem już sam. Dobra. W takim razie się poddaję. Najwyżej tu jeszcze zawitam. Mi się już nie będzie chciało. Oj! Myślałem, że przegapiłem
szansę na zabicie typa. Takie, wiecie, bezproblemowe w miarę. BD, zerknij na to. Co tam masz, BD? Nowe malowanie modliszki, Aphelium. No też fajne. Chociaż to jest chyba najlepsze. No i co? Gdzie wyszliśmy? O, jest echo jakieś. Ja to zawsze spoko. Chodź tu. Gdzie jesteś? Szybko poszło. Dobra. Tu mamy... echo. Dość już mam czekania na polecenia siostry. Trzeba zrobić porządek z tym intruzem. Intruz. Bracia nocy przyprowadzili tu intruza i czekali na dalsze polecenia. No, wszystko im się udało, jak widać. Tu byłem? Chyba nie do końca. Widzieliśmy statek spadający na bagna. Ostrożnie. Wyczuwam wielkie zagrożenie. Ingerencja. Bracia nocy byli świadkami katastrofy statku, który rozbił się na bagnach. Wszystko nam się układa w historię. Dobra, tam mamy wyjście, nie? Jeszcze nie chcę wychodzić. Jakby bez sensu. Póki co. W sensie. Dobra, tu byliśmy. W ogóle jeszcze nie zbadano wszystkiego w tej wiosce. Dopiero 73%. No trochę mnie to drażni. Co najmniej mnie to drażni. Myślę, kurde, jak się mogę dostać do tych wszystkich korytarzyków. Strasznie mnie denerwowała ta lokacja, jak grałem za pierwszym razem i to się nie zmieniło. O, patrzcie. Użyłem mocy na tym, ale czy to było to, co ja miałem zebrać? Dobre pytanie. Aha, i oczywiście nie przejdę teraz z powrotem. Nie, no bez jaj. Naprawdę? Nie przejdę z powrotem? To bez sensu, się kupy nie trzyma. Jak po prostu, jak mnie denerwuje nawigacja w tej grze. Dobra, to muszę iść tutaj. Już nie ma wyjścia. O, jestem, patrzcie jak ładnie, nad bagnami. To powinna być modliszka zaraz gdzieś widać. Tędy czy w dół, bo już w sumie nie wiem. Dalej jestem w wiosce braci noc. Aha, i tu bym zszedł. Okej. Okay. Czaję. Jak to działa? A, i tu skrócik. Dobrze, pięknie. O, a to nie ma, nie działa nam. Na moc, okej. Okay. Słodko. Patrzcie, jak tu spadnę, to wtedy będzie okej. Okay. Intruz chce nas podzielić. Więc musi zginąć. No. Intruzi. Ktoś wmieszał się w sprawy nocnych braci. Osoba ta nie byłaby najmniej mile widziana. 93% zbadano w tej wiosce. Już. To jest akurat dobry znak. No tutaj... nie ma nic ciekawego. Chyba. Dalej 93%. Jeszcze w tych odnogach wszystkich. To wiecie, bo w sumie brakuje dwóch wpisów o braciach nocy. Ja nie chcę, wiecie. Spadano, no dobra.
No tak, jak zbadano to już chyba wszystko. O, już się zbliżamy powoli do tych drzwi. Tu jest zawalona osada i tu jest bastion Braci Nocy. No ale dobra. Idźmy tak. Aha, i się wspinam, okej. Wszystko jasne. Tu mi się lubiły tekstury wywalić i to bardzo. No to po prostu był dramat tutaj. Patrzcie, jakie ładne gwiazdki. Już blisko, ale zboczyłem z kursu. Chris dziwnie się zachowuje. Zarzeka się, że widział kogoś niedaleko modliszki. Datomira mąci mu w głowie. No, czyli normalka. A ty w porządku? Nie mam zwidów, więc tak. Właśnie wychodzę z wioski Braci Nocy. Próbuję wrócić na ścieżkę. Wygląda na to, że sobie radzisz. Tak, dajemy radę z Bidi. No, w ogóle nie byli zainteresowani. Górne zduszone klify. Aha, bo ja już... bo wioskę Braci Nocy... Dobra, już odkryłem. Okej. Na tych górnych klifach już wszystko chyba. Chyba zbadane. Dobra. Zbadano, tak. Górne zduszone klify zbadano. Teraz odblokowuję tę ścieżkę, co na samym początku jej nie mogłem odblokować. I jest skrót zrobiony. Mamy tu intruza! Ojeju, naprawdę? Dobra. Was to trochę... Was to szukam. Spadł wam. No. Elegancko. Ugrałem to soczyście, można powiedzieć. Dobra. No to teraz drzewko umiejętności. Zobaczmy, co mamy do wyboru. Mamy tak. Masowe przyciągnięcie. Masowe spowolnienie. Odrzucenie. I wirujący rzut. A możemy mistrzostwo miecza świetlnego, rzut mieczem świetlnym i potężny rzut. No dobra, na razie zbieramy na mistrzostwo miecza świetlnego. Tylko sobie odpoczniemy, nie wiadomo, bo to jest konieczne. No i dobra. A co się dzieje, że mi pad wibruje? Jakieś zagrożonko? Chyba nie. Okej, tam mamy ten sekret. Nie? No już. Kurde. Szybko, bracia! Zabić go! Wycofuję się! Dobra, pięknie. Wow! Zaraz mnie zabiją i tyle będzie. Kurde, naprawdę. Jesteśmy wystarczający. Co za szajs. Nie mogę normalnie. No. To powiem wam, że się zawiodłem sam sobą. Okej. Ruszamy jeszcze raz. Bo... Kurde, co jest? Rozumiałem. Dobre uderzenie. Dobra, chwila. Okej, pięknie.
No i super. Dobra, to teraz muszę pomyśleć, jak się dostać tam. Na tę drugą stronę. Do tej znajdźki. Przecież nie może tak być. Wydaje mi się, że ona jest jakoś do znalezienia, tylko ja nie wiem jak. Bez sensu, że ja nie wiem jak. Dobra. Chodźmy tutaj. To mi tak wygląda. No właśnie. Ja bym musiał jednak od tamtej strony do tego podejść. Dobra. Chodźmy w takim razie tutaj. Przejdziemy się tędy. Ale tak na szybciutko. I zobaczę, jak ja mogę się tam... A kurde, wiedziałem. To mnie nie powstrzyma. No. O, kurde, zapomniałem, że... Potężne mają te ataki. Dobra. Git majonez. Mamy tu intruza, bracia. O! I teraz strów. Dobrze. 3 punkty umiejętności. Co jest? Dawać. No już szybko. Ja nie mam całego dnia. Nie zawiodę was, bracia. Pięknie. Wspaniale. Teraz tędy. No i teraz muszę pomyśleć, którędy. Bo tak. Gdzieś tam. Jest tam ten sekret, chyba. A ja niezbyt mam do tego dostęp i tak. O kurde, jak tam dojść? Już nie pamiętam. Cholercia. Totalnie nie pamiętam. Dobra, chodźmy. Już jakoś tak. Tą metodą. Już wątpię, żeby to się udało. No, widzicie? Nie wiem. O, patrzcie, chyba odkryłem. BD, dasz mi z tym? Teraz tu. Bez sensu, to zrobiłem. Trzeba się troszeczkę wybić. I tak nie odkryłem. Siostra nocy przeżyła. Jest w niej coś znajomego. Bo przeżyła masakrę, tak jak ty. Straszne. Jedna z sióstr nocy przetrwała straszliwą masakrę, była samotna i przerażona, jej pozostałe siostry zginęły. Dlatego takiej współczujesz, mój drogi. Proste. Dobra, myślę chwilę. Wymyślić nie mogę akurat. Dobra, zaraz na to wpadnę. W razie zostawmy temat. Ale idziemy tu. Tu spotkaliśmy wędrowca. Po starcu nie ma śladu. No właśnie. Może dopadli go bracia nocy. A. Jakby. Już się nie domyśliłeś, Karl, na czym to polega. O, nową rękojeść do miecza świetlnego zdobyto. Dobrze wiedzieć. Mamy całego magusa? Już? Magus 1 w emiterze, aktywatorze, w rękojeści i w materiale. Ale jest cały magus. Możemy zmienić magusa. Nie no, nie chciałem tak.
jeszcze raz. Tutaj Magus. I rękojeść też Magus. Fajny ten miecz. Fajnie wygląda. Kolorek mamy. Pomarańczowy tylko. Ok. No dobra. Proszę. Pięknie. Kontra wleciała dobrze. Ja jestem w Bastionie Braci Nocy teraz. Tak, by the way. Kolejna kontra. Ta już nie wleci dobrze. 2-3, ale wleci tak. Tą metodą. Ta też nie jest zła. Wcale. Okej. I mamy... Widzicie to? Ja tak kombinowałem, jak koń pod górę. Jak tu można, co tu można. Czegoś zwabione. Do energii z ruin. Pokusa. Przybysz. Ktoś zmierzał w kierunku ruin i poczułem przyciąganie mrocznej, starożytnej energii. Dobra. Teraz pomyślmy. W takim razie. Bo tak, jak tu zrobię slide, to i tak potem wrócę. Mogę zrobić jeszcze raz ten slide. To nie ma dla mnie problemu większego. Żeby jeszcze raz tam wrócić, tam gdzie byłem. Ojej. Dostał. Kurde. Dalej. Nie zawiedźcie. Dobra. Kurde. No jasny gwint, jak to się stało? Nie wiem, chciałem ich wszystkich zepchnąć i... Do bani wyszło. Jest tryb fotograficzny w tej grze? Pierwszy raz widzę. Po co, żeby pokazywać, jak ta gra jest brzydka? Jeszcze raz. No, nie ma tu wrogów. Chyba nie tu zginąłem. Wszyscy wybici. Dobra. Do przodu. I teraz. I nie żyjecie. Okej. Ma to sens. I teraz mogę zrobić slajda pomiędzy ich zwłokami. Turlają się razem ze mną. Okej. Trochę się za wcześnie wybiłem, ale teraz jak mam podwójny skok, to już nie jest takie niebezpieczne. Okej. Teraz tędy. Bo chodzi o to, że... Prędy teraz. Ja pierdzielę. Serio, prędy teraz. Aha, tędy. Okej. Patrzcie sami. Teraz odblokujemy takie szybkie przejście na górę. Oj. Chciałem zablokować go też tak, ale nie wyszło. Okej. Chcę wezwać. No i przyjeżdża, super. Proszę mnie na górę zabrać teraz. No. Się udało. Okej. Tu powinni być bracia nocy. Nie wiem, czemu ich nie ma. I teraz zbadano. I teraz patrzcie. Wspinamy się. A to miejsce już znacie. Wiecie, gdzie jestem? Wiecie, gdzie jestem.
bastionie Braci Nocy na samej górze. No. I tym sposobem odblokowaliśmy taki skrócik. Rewelacja. Możemy iść dalej. I tak, złapałem się, okej. I tutaj też będzie ciekawe miejsce. Ale to z innych względów trochę. To pewnie grobowiec. Bo tu mamy na wprost grobowiec, nie? Ale tutaj jeszcze mamy pełno różnych dróg. Jesteśmy w upiornych ruinach. To był nasz cel. Ale tu po prawej jeszcze mamy coś, do czego możemy podejść. Ja teraz do tego podejdę. Dzień dobry. Nydak Alfa, panie i panowie. Wow, ale ma taki cios, że masakra. Biri, z tym! Dobra, jak go tutaj... Jak to tutaj wykończyć? Bo on jest strasznie szybki, strasznie. Kurde, widzicie? Jak on atakuje? Wow! Po tych jego super ciosach potężnych trzeba... Wow! Wow! Okej, jeszcze raz. Kurde, mogłem się zasłonić trochę później. Nigdy nie potrafię wyczuć Nydaka. Wow! No właśnie. To jest właśnie problem z Nydakami. Kolejny. Wow! Kurde! Daj mi, żeś spokój, ty. Bibi! Pęcwale. No, pięknie. Okej. Bibi, tutaj! Nie! O, żeż ty! Pomocy, proszę! O, okej. Jeszcze raz. Dobra, ale jest połowa już jego życia odebrana. W fatalnym stylu, ale zawsze. Kurde! Co jest? Potrzebuję pomocy! O, okej. Okej. Okay. Zabity. Nydak Alfa pokonany. Okej. Okay. Jest wpis na jego temat? Tak, poradnik taktyczny Nydak Alfa. Jego potężne kończyny nie mogą zostać odcięte. Obrona przeciwko parowaniu. Niezwykle niebezpieczny Nydak Alfa jest nieustępliwą, prowadzącą samotniczy tryb życia bestią. Ten mięsożerny drapieżnik góruje nad pomniejszymi przedstawicielami swojego gatunku i odznacza się siłą oraz inteligencją umożliwiającą mu odpieranie wielu ataków. Muskularne przedramiona jego kończyn pokrywa wytrzymała skóra, pod którą kryją się utwardzone, wyjątkowo bogate w składniki odżywcze i całkowicie odporne na cięcia kości, dzięki którym bestia świetnie radzi sobie podczas wspinaczki w trudnych warunkach. Dobra. Skrzynię widzicie? Nydaka załatwiliśmy. To jest samo w sobie potężnym osiągnięciem. Okej, okay, tu gdzieś powinna być droga. Aha, tędy, okej. Okay. Wow. Okej, okay, też nieźle. W pewnych ruinach są aż 4 skrzynie i 1 sekret, więc... Powinniśmy chcesz to znaleźć dużo. Przyjrzyjmy się temu. Nowa skórka BD1 Myrmidon. Jakieś takie to... rdzawe trochę. I teraz tędy. Pięknie, wspaniale. Kurde, Bela. No nie, z taką kombinacją wrogów to ja nie walczyłem. No nie mam z tym, dziękuję. No to zapraszam.
Dawać. A jeszcze te. Ten nie żyje. Okej, okay. Ile mamy? Masakra. Co tu się dzieje? Ojeju. O matko, cudem. Cudem się udało. Gdzie są te sekrety, ja się pytam teraz. Dobra, tędy. Złapane. Z tym nydakiem mi poszło po prostu za słabo. Okej. Okay. Teoretycznie tędy mógłbym wrócić, nie? Chyba nawet muszę tędy wrócić. W sumie nie wiem, czego oni ode mnie chcą teraz. Poza tym, że skrzynia, okej. Okay. Chcesz to sprawdzić? Dobra, Bidi. O co chodzi? Wyjęty spod prawa strój. O, i to mi się podoba. Nowy strój, zawsze spoko. Dobra, jakiś punkt do medytacji poproszę. Bardzo by mi pomógł teraz w tym momencie. 66% zbadano ruin. Tu już jestem praktycznie na wylocie. Tu była ta arena z nydakiem. No. Którędy teraz? Bo nie wiem. Aha, tędy. Okej. Coś się kar zaciął. O, patrzcie, jest sekrecik. No, to przynajmniej z tym odzyskamy trochę. Patrz. Nigdy się tak nie cieszyłem na widok skrzyni. Pasuje. Dzięki, Billy. Kolejny z tym. No i super. Kiepsko. 8 z tym teraz mamy już. Od razu lepiej. Tam widać brata nocy. Obok tego punktu medytacyjnego. No dobra, 88% z banano ruin. Jeszcze dwie skrzynie, czyli ja pominąłem dwie skrzynie. Na to wychodzi. To mi się nie podoba z kolei. No ale dobra. Tu i tak przecież jeszcze będę, więc coś denerwuje. Jakby co. Dobra, możemy iść. Myślę, że możemy iść. O matko. I teraz gdzie jestem? Dalej w upiornych ruinach? Jeszcze tu dwie skrzynie mogę znaleźć. No, nawet jedną widzę. No i proszę. To teraz gdzie ta? A, coś tam. Czwarta. Nowe malowanie modliszki, przemytnik. Ładne, ale to jest serio najlepsze. Więc na razie nie zmieniam. Zefo. O, skanowanko. Rzućmy okiem. Przyjacielu. Oczywiście. Dotarliśmy do grobowca Kudżeta w poszukiwaniu Astrium. Jest dobrze ukryty i zdaje się, że nawet za czasów świetności Zefo droga do środka była wielką tajemnicą. Kontrastuje z ostentacyjnym grobowcem Miktrula, ale nie wygląda zachęcająco. Siostry Nocy z Datomiry pozwoliły mi przejść, ale nawet one ostrzegały mnie przed tymi ruinami. Zalega tu coś mrocznego, wyczuwam to. No. Sympatycznie. Nie powiem, że nie. Tylko tak. Spadano ruiny. Jeszcze jedna skrzynia by się przydała. Gdzie ona jest, kurde? Tak trochę słabo. Nic nie. No ale dobra. Na razie nie ma co
tylko tutaj badamy echo. Cokolwiek to było, przepadło. I tutaj medytujemy. To pamiętam. I co ciekawe, skoro mamy 4 punkty umiejętności, to czas je wszystkie wydać. Znaczy, może nie wszystkie. Mistrzostwo Miecza Świetlnego. I wiecie co? Właśnie odkryłem, że to nie ma sensu. Ulepszanie tego w tym momencie. Bo to się w ogóle nie przyda. Przyda się za to odrzucenie. Albo masowe przyciągnięcie. Masowe spowolnienie zrobimy. To w końcu zrobimy. I masowe przyciągnięcie. Przytrzymaj L2, R2. A tutaj mam przytrzymać co? Przytrzymaj R1. No okej. No, patrzcie, jeszcze 4 umiejętności tylko. Jeszcze tak, 2, 5. 5 umiejętności, przepraszam. No, co jest, kurde? 7, 10, 12 punktów umiejętności i mamy wszystko. Odpoczywanko. Dobra, i to wymedytowaliśmy. Teraz czas na następny etap fabuły. No i patrzcie, jesteśmy młodym Kalem. Na Venatorze. Hej, Kal. Siemanko. Czy wążek później? Tak, pewnie. To git. Idziesz na szkolenie? Zawsze. Dobra, widzimy się później. Cześć. No i elegancko. Lepiej się pośpiesz, Kal. Czaru nie należy do cierpliwych. No pewnie. Dobra, pogadajmy jeszcze z tymi klonami tutaj. Podobno mają przyjść nowe rozkazy. W końcu. Chcę już opuścić tę dziurę. Siema, chłopaki. Opuszczamy Brakę? Możliwe. Tylko go nie nakręcaj plotkami z drugiej ręki. Spokojnie. Uwierzę, jak usłyszę to od mistrza Topola. A skoro mowa o mistrzu... No tak, muszę iść. Czaro na ciebie nie czeka? Śpieszysz się? No już. O, tę komnatę znacie. Mistrzu Topol? Podawanie, pora na szkolenie. Tak, mistrzu? Dotrzyj do nas i nie każ mi czekać. Okej. Wow, to się tak przesuwa. Nie zwróciłem uwagi. Świetnie. Dobra. Teraz myślę. Chyba nie spieszno ci do wykonania zadania. Spokojnie, grzybie. Ci tam nie spieszno. Jak tu doskoczyć? Dobre pytanie. I spadłem. No pewnie, że się uda, tylko... Aha, teraz widzę, okej. Światło i ciemność, czyli jest stan twego umysłu. No, takie pierdzielenie, Jedi. Aha, okej. Dobra, co dalej? Okej, odbijam się. Okej, przyciągnąłem się lekko nawet. Dobra. Pyk. Super. Wow. Ha! Podstępny dowódco. Skup się. Gdybyś był skoncentrowany, przewidziałbyś to utrudnienie.
Tak, no spokojnie. Dołącz do mnie. I tutaj. To jest taki dosyć ponury żart. Ale okej. Okay. Zaczniemy od szkolenia fizycznego. Ale najpierw rozkazy. Braka bezpieczny. Wkrótce ruszamy do Maegito. Tak. Musisz... Wykonać rozkaz. Co się dzieje? Coś jest nie tak. Nie, nie! Co się dzieje? Dlaczego dowódca chciał... Padawanie, dzieje się coś strasznego. Klony nas zdradziły. Nie potrafię ci odpowiedzieć. Jeszcze nie. Musimy uciec z tego statku. Szybko. Idź do kapsuł ratunkowych. Korytarzem technicznym. Ćwiczyliśmy to. Pamiętasz? Tak, mistrzu. A co z tobą? Stworzę dywersję i dołączę do ciebie. Jeśli nie będzie mnie, gdy dotrzesz do celu, odleć sam. Znajdę cię na bracie. Zrozumiałeś mnie? Tak, mistrzu. Nadchodzą. Zamknę grodzie, ale jeśli wejdą ci w drogę, nie wahaj się. Idź. I niech moc będzie z tobą. To jest fascynujące. To jest jeden z najlepszych momentów tej gry. Idź! I bardzo żałuję, że w ogóle cała gra nie opowiada o rozkazie 66, tak naprawdę. Okej, grodzie zamknięte. Słyszycie muzykę z Zemsty Sithów? Topol się przemieszcza. Potrzebujemy wsparcia. No. Rewelacja. Będę okay. Musiał to przeciągnąć. O, dziękuję. Dziękuję za radę. To wszystko bez sensu. Co się dzieje? Epicki moment. Jeden z lepszych. Ani śladu po tym małym. Szukać wszędzie. Nie mógł uciec daleko. Radio znowu nie działa. Zaraz, co to za hałas? Zostać... Co jest? Zostać w pomieszczeniu. Sprawdzę to. Mamy straty. Topol zabił kilka drużyn. Strzelać, żeby zabić. Przyjąłem. Nie rozumiem. Co się zmieniło? Co to było? Ktoś jest w korytarzach. Jestem chyba przy turbowindzie. I wtedy jeszcze tylko kawałek. Matko, jakie to jest smutne. To się w głowie nie mieści. Okej, okay, turbowinda. Dobra, i się wspinamy. Zapomniałem już, jaki ten moment jest rozbudowany. Nie wiedziałem, że to aż tyle. Widzę tego małego padawana. Jest w turbowindzie. Pięknie. Dam radę. Nie mogę się zatrzymywać. Teraz jest jeszcze ich dwóch. I wtedy zajmiemy się to pole. Wow. No przyciągnij ten miecz. Kurde. Co, jak to wyglądało okropnie. Wybacz, mistrzu. Spinaj się dalej. Spotkamy się na górze. No to teraz nie mamy miecza. Jakkolwiek się wspinać mam, okej. Okay. Wow. Uroczo. Dobra. Teraz tutaj na górę. Okej. Okay. I cyk. Dobra, kablami. Epickie to jest. Musisz je uruchomić, jeśli mamy użyć. I tak, mistrzu. Dobra. Zobaczyliśmy to pola. Przyślijcie wsparcie. O matko. Tak, ale raczej przez nie przejdzie. Sterowanie ręczne. Co to za dźwięk? Szykuj się! Jakich? Ogarnął elegancko. Chodź, padawanie! Musimy uciekać! Dobra. Otwieramy mocą. Otwieramy. Wow. Blokada drzwi! Muzyka z Zemsty Sithów.
No, to było o wiele bardziej dramatyczne niż się spodziewaliśmy. Karl. Przeciążyłem reaktory statku. Wybuch osłoni naszą ucieczkę. Ta wojna wciąż trwa, mój padawanie. Walcz dalej. Czekaj na sygnał Rady Jedi. Pamiętaj. Ufaj tylko mocy. Tak, mistrzu. Zdecydowanie najlepszy, znaczy no może nie najlepszy, ale jeden z lepszych momentów w tej grze. Chyba najlepszy, naprawdę, to jest jedyny wątek fabularny, do którego ja nie mam tak naprawdę żadnych zastrzeżeń, więc jest najlepszy. Ale reszta jest momentami grubo w tej grze. Padawanie. Nadeszła pora na szkolenie. No, walka z topolem, tapalem, chociaż mówią na niego topol. Za wolno! Masz słabą wolę, brak ci dyscypliny! Oj nie. No. Szkoda, że to nie zostało zrobione w formie zwykłej walki z bossem, bo to jest tak nieczytelne. Tak. Masz moją krew na rękach, uczniu. Jesteś porażką, biernotą, zdrajcą! Nie jesteś Jedi! Nie! No. Tak się zdenerwował, że zniszczył miecz świetlny. No. Super. I nic. Wiele wpisów. Rozkaz 66. Karl zmaga się z traumą po okropnych przeżyciach z okresu rozkazu 66, kiedy to razem z mistrzem Jaro Topolem został zaatakowany przez podległych im żołnierzy. Topol pomógł Karlowi uciec, sam jednak zginął. W chwili śmierci przekazał uczniowi swój miecz świetlny oraz udzielił mu rady. Ufaj tylko mocy. O, co trzeba robić tak naprawdę, skoro ruiny są nie do przejścia? Już nie pamiętam. Odpoczynek. Pierwsze co? It's ru, no nie przejdziemy. Trzeba się cofnąć w takim razie. Dzięki. Lepiej spadajmy. Nie umiem tego wyjaśnić. Chyba nawet tego nie rozumiem. No cóż, nie wszystko trzeba rozumieć od razu. Jaki skrót odblokowano? Nie udało ci się? Ostrzegałem cię. Super, też się pojawił znikąd. Daj mi spokój. Dać ci spokój? Wydać na pastwę tego groźnego miejsca? Nigdy. Dobra, starczy już tego. Kim ty jesteś? Taron Malikos. Były Jedi. Tak jak ty. Mamy z sobą wiele wspólnego. Wątpię w to. Tak? Przetrwaliśmy czystkę. Moi ludzie mnie zdradzili. Byłem zmuszony ich zabić i uciekłem. W to. Odludne miejsce. Tutejszy mrok. Niemal mnie pożarł. Ale pokonałem go. Przewodzisz braciom nocy. Tak. O. Te dzikusy szanują tylko siłę.
A obaj wiemy, że moc to nasz potężny sprzymierzeniec. Nie. Używasz mocy, by zdobyć władzę. To wbrew wartościom Jedi. To są mroczne czasy. One nas pochłoną, jeśli nie staniemy ramię w ramię. Nie potrzebuję cię. Ale twój miecz świetlny mówi coś innego. Ujrzałeś tam coś, prawda? Coś strasznego. Jest wiele takich miejsc na Datomirze. Dołącz do mnie, a nauczę cię kontroli nad tą siłą. Dołącz do mnie, a nauczę cię kontroli nad tą siłą. Znajome słowa, Malikosie. Siostra Merin, mogłabyś się nie wtrącać? Od tylu lat mówiłeś, że Jedi stoją za masakrą, w której zginęły moje siostry. Oto jeden z nich. A ty chcesz, żeby do ciebie dołączył. Musisz się z tym pogodzić. Jesteś zbyt słaba, mała wiedźmo. Słaba. Oszalałeś, Malikosie. Datomira cię zmieniła, a dzięki mojej lojalności udało ci się zawładnąć braćmi nocy. Nie jestem jak Jedi. Siostry nocy z Datomiry nie zdradzają swoich. Nasza więź jest wieczna. Twoje siostry nie żyją! Tak. Otaczają cię ich groby. Niedobrze. Jesteś głupia! Tej magii nie da się kontrolować! Obaj się nauczycie. Kiedy walczysz z jedną siostrą z Datomiry, walczysz ze wszystkimi! Uciekaj! O nie! Zrobiło się uroczo. O, bardzo długo nie mogłem się ruszyć. Tarun Malikos. Wędrowcem okazuje się być Tarun Malikos, skrywający swoją tożsamość Jedi, który na skutek zdrady, jakiej dopuścili się jego żołnierze, wykonując rozkaz 66, rozbił się na Datomirze, gdzie popadł w szaleństwo i uległ ciemnej stronie. Pragnąc odzyskać dawną potęgę, omotał Merin i braci nocy, by zgłębić sekrety ich magii. Siostra nocy Merin, Malikos zdemaskowany. Między Merin, Akalem i Malikosem dochodzi do konfrontacji. Wiedźma jest wściekła na swojego pana za to, że ten chciał sprzymierzyć się z Jedi, choć przez lata wmawiał jej, że są oni jej wrogami. Przejrzawszy oszczerstwa Malikosa, posługuje się magią, by przywołać hordę nieumarłych sióstr nocy, które mają zniszczyć obcych. Jeszcze coś? Jarro to Paul. Ufaj tylko mocy. Służący w stopniu generała w wojnach klonów Mistrz Jedi Jarro Topol napadawana wziął Cala Kestisa. Topol twardo i konsekwentnie wpajał młodzieńcowi nauki zakonu i żelazną dyscyplinę. Po wprowadzeniu w życie rozkazu 66 Topol został śmiertelnie ranny, jednak zdołał jeszcze uratować Cala. Nim odszedł, przekazał Calowi swój miecz świetlny. I to wszystko? To wszystko. Uciekamy. Chyba mam się dostać do modliszki, nie? O! Bardzo dużo uników trzeba będzie robić i można korzystać z mocy. Co ciekawe, nie ma już braci, tylko są nieumarłe siostry. To nam się otwiera. Pięknie. O, jest jednak. Oj, trafił mnie. Dobrze. Opatrzcie, jakaś tu masakra dzieje. Okej. Okay. Gris odpala modliszkę! Co się dzieje? Siostra nocy! Wskrzesiła martwych! Gonią mnie! Hola, hola! Prowadzisz ich tutaj? Kapitanie, szykuj się do startu! No raczej, nie inaczej. Dobra, to padła. Łooo! Nie odwracamy się. Biegniemy, biegniemy. I udało się. Teraz szybko. Zabierz nas to!
Coś ty zrobił! Martwe wiedźmy pełzają mi po statku! Leć już! Leć! Co się stało? Co z grobowcem? Miecz twojego mistrza. Widziałem. Mistrza Tupol. Widziałem, jak zginęło wszystko moja wina. Kal. Wszystko przepadło. Nie ocaliłem go. Kal, byłeś tylko dzieckiem. Nie. Nie, wiem, że mogłem mu pomóc, gdybym był silniejszy, odważniejszy, gdybym go wtedy słuchał. Mogłem mu pomóc. Wiem to. Kal, czas bym powiedziała ci, co się ze mną działo, kiedy uciekłam Imperium. Przyprowadzili mi Trillę. Gdy spojrzałam jej w oczy, zrozumiałam, co uczyniłam. Była inkwizytorką. Coś we mnie umarło. Straciłam kontrolę. Sięgnęłam ku ciemnej stronie. Zabiłam wszystkich. Co do ostatniego. Z wyjątkiem niej. Przez lata... Nie mogłam sobie wybaczyć. Byłam wrakiem. Miałam w sobie wściekłość. Próbowałam ją zdusić, ale nie mogłam uciec przed sobą. I chciałam już tylko umrzeć. Ale dowiedziałam się o Holokronie. Iskrze nadziei, że jest jakaś przyszłość. Że to wcale nie koniec. Wstawaj. Ja nie zmienię swoich czynów, tak jak ty nie uratujesz swego mistrza. To już przeszłość, ale musisz postanowić iść dalej. Jak? Zaczniesz od tego. Zbudujesz teraz nowy. Mamy nowe zadanie przy okazji, Cień Mistrza. Znaczy się nowy wpis w zadaniu rozdział 5. Kal i Bidi dostali się do ruin, w których Kal zmierzył się z mrocznym obliczem Jarro Topola. Zjawa roztrzaskała miecz świetlny Kala, rozbrajając młodego Jedi. Uciekając z ruin, Kal i Bidi natknęli się na tułacza. Przedstawił się jako Taron Malikos, były Jedi, który obecnie bada ciemną stronę. Malikos poprosił Kala o pomoc w zdobyciu potęgi, jednakże przerwała mu Merin, wskrzeszając hordę nieumarłych, aby zabić jego i Kala. Kal i Bidi uciekli na modliszkę. Po wyjawieniu bolesnych wspomnień o rozkazie 66, Seer stwierdza, że nadeszła pora, aby Kal skonstruował własny miecz świetlny. I oto jesteśmy. Z tym, że z tym skonstruowaniem miecza świetlnego to się tak nie rozpędzajmy. Na razie przynajmniej. Kal. Czeka cię próba. Wiem. W porządku. Ale nie tylko tutaj. Każdego Jedi kusi ciemna strona. I bardzo łatwo jej ulec. Cały czas się z nią zmagasz. Nawet po tym, jak odcięłaś się od mocy. To nigdy się nie kończy. I to właśnie ta próba. Ta walka stanowi istotę tego, kim jesteśmy. W takim razie pora dowiedzieć się, kim jestem.
Słuchajcie, tego dowiemy się nie w tym odcinku. Czas przede wszystkim... Minęło sporo czasu od mojej wizyty. Na podsumowanie skończyliśmy pierwszą część, naszą pierwszą wizytę na Datomirze. Ja jeszcze tylko tutaj się upewnię, że wszystko mamy. Zasiano nowe nasiono. I moment, ile ich my już mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jeszcze 10. Czyli jeszcze gdzieś pominąłem. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tak jest, bo jest 10. To generalnie zastanawiam się, gdzie i jak można zdobyć te ostatnie 10 nasiono. Ale to już jest temat do rozważań na kiedy indziej. Teraz tak, przede wszystkim odpocznę sobie. No i witajcie na nowej planecie, którą zajmiemy się już w następnym odcinku. Słuchajcie, grało mi się nieźle tym razem. Nie było wielkich ślimaków. Było całkiem mrocznie i całkiem interesująco. I nawet mi się ta Datomira nie bagowała jak za pierwszym razem. Minęło sporo czasu od mojej wizyty. Więc patrzcie, nawet nie mogę użyć holomapy. Minęło sporo czasu od mojej... Już to mówiłaś, Sir. Gdzie jest Gris? Ona jeszcze raz to powie. Słuchajcie. Minęło sporo czasu od mojej wizyty. No. Dobra. Tu jest Gris. Ale pogadamy sobie z nim kiedy indziej. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeśli tak było, no to oczywiście wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę, subskrypcją i widzimy się w kolejnych odcinkach z gry Star Wars Jedi. Upadły zakon lub też Star Wars Jedi Fallen Order. I tym razem będzie to trochę krótszy odcinek na pewno niż poprzednie. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.